tu serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na grę War Hospital. Zobaczymy, może będzie to nowa seria na live, gdzieś łącząca. Mimka! Uspokój się. Moment, muszę kotem się zająć. Mimka, łap grę. Łap grę. Serdecznie, z tej strony Korle. Już lepiej, już lepiej. No, więc War Hospital... Przetestujemy na live, zobaczymy, czy tym razem uda się bez bugów przejść, bo no, komentarze z tego, co widzę na Steamie, są takie, że wciąż niektórym bugi się przytrafiają, które mogą gdzieś przyblokować dalszą podróż. Mam nadzieję, że przy tym naszym kolejnym podejściu tak się nie stanie. Podobno też ważny jest ten rozwój w pierwszym rozdziale, później w drugim, w trzecim, bo niby to się łączy ze sobą jakoś. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy w trakcie. No, tak chciałem dać jeszcze szansę tej grze, bo przyznam, że jeżeli chodzi o mechaniki, to jak wygląda, działa, sam pomysł na nią jest naprawdę, no trafia we mnie, czy do mnie w 100%, no tylko te bugi czasem potrafią wiele zepsuć, ale miejmy nadzieję, że tym razem będzie dobrze, bądźmy dobrej myśli. Dzień dobry, przy okazji też jeszcze parę innych rzeczy, bo... Znowu mam problemy z internetem. Mam nadzieję, że nie będziemy gubić klatek, że wszystko będzie ok. Musiałem zmniejszyć rozdzielczość do 1440p, obniżyć transfer, ale ma to ten plus, że teraz kontakt z czatem jest praktycznie na żywo. Więc jeżeli coś to będzie napisane, jakaś rada, to prawdopodobnie szybko ją będę mógł odczytać i wprowadzić w życie. Jak widać, są... Plusy dodatnie, plusy ujemne, w zależności jak to tutaj do tego podchodzimy. No. Pociąg się zbugował, misja się nie skończyła. Tak, znaczy u nas to tam dużo rzeczy się zbugowało. Zastanawiam się, czy po prostu nie zrobiłem błędu już na starcie, robiąc ulepszenia bazy, zanim samouczek nas wprowadził w te mechaniki. Przez co może coś tam w grze się źle przeliczyło, pogubiło, no i wyszło jak wyszło. Więc zobaczmy. Zainstalowałem wszystko na nowo, usunąłem z save'y, ustawiałem też wszelkie tutaj opcje graficzne, wizualne, audio, inne sprawy, więc jakby coś trzeba było poprawić, to będę wdzięczny za informacje. No a teraz zróbmy to. Raz jeszcze. Jak spadnie do zera, to przegrałeś. Ja mam nadzieję, że nie spadnie. A co tam tak głośno w Poznaniu? Drylowce! Ja mam ten plus, że to Poznanie chodzę po 22 na zakupy, to ci wszyscy drylowcy już śpią grzecznie w domu, no więc nie trafiłem na żadne problemy nigdy, ale kto wie, jakbym poszedł przed 19, co by się działo. Podobno, to ekspić, myślałem, że w grze można ekspić. No, to teraz grzecznie. Czy nie usuwamy? A, nie, jeżeli jest zapis... Widzę, że Nightbot odpowiedział idealnie. Jest czat też widoczny, no chyba, że z jakiegoś powodu zapis obrabiam, bo na przykład był bardzo długi wstęp, 20 minut i bym mógł zniechęcać do obejrzenia całości, ale mam nadzieję, że to nie będzie zniechęcał. Tutaj raczej na zapis pójdzie cały. Nowa gra, przeżyjmy to jeszcze raz. No niestety napisów to nie powiększę, bo nie mam jako takiej możliwości edycji, ale liczę, że będzie ok. Moralność dość łatwo spada. Słyszałem, że jest też bug z moralnością, że czasem ni stąd, ni zowąd leci 15 punktów w dół i nawet nie wiadomo dlaczego. Kiedy Starfield i budowanie bazy i statku? Chyba nigdy. Tak parafrazując mema. My dear son. I was unable to stop the events. That led to the fact that today I am going to the front and you are no longer there. You cannot imagine how much pain I carry in my heart. With your death, I question the sense of my continued existence. Thrashings. This must be some kind of joke. But fate throws me to a place where I might be able to save your colleagues and many others.
Ulepszenie magazynu jest bardzo istotne. No, będę starał się to wprowadzić. Ostatnio nam to pomogło, hello, szczególnie sir. Na początku. My to jest name fajne. Grissing, the head doctor of this hospital. If I may speak freely, sir, we expected more than just an officer's rank to support our current situation. The Hun could break through our lines at any moment now. Head doctor, mind your tongue. This is our new commander in charge. Sir, I'm delighted that someone with your experience is joining us. I recall your work in London very well. Praveen Kumar, head engineer. If you want something done, you should come to me, sir. Major Henry Wells, as you all know, I was directed here to manage this hospital. I will count on your professionalism, regardless of your private opinions about me. If I may, sir, we have wounded that are already waiting in casualty clearing station. We should tend to them first. Agreed. We should not let them wait any longer. To start, decisions must be made about their fate, sir. Their files are already waiting for you in casualty clearing station. No dobrze, przez samouczek no musimy też jeszcze raz stety niestety przejść, chociaż może dobrze. Chcę chyba sobie przypomnieć, co i jak tu działało, bo pewne rzeczy pewnie udało się już zapomnieć. Wiem, że lubisz takie gry. Fajnie, że dajemy drugą szansę. No też się cieszę. No, no chodziła za mną ta gra tak mocno i mówię, no, no trzeba coś pokombinować. Ja też widzę podpowiedzi. 8 ekip inżynierów, 4 ekipy pielęgniarki, 5 medycznych, 3 lekarzy, pełno jedzenia, pełno medykamentów. No właśnie, ale to jest cały urok tej gry, że może inaczej. Jaką kolejność obrać tego, kto pierwszy? Co istotniejsze, czy medykamenty, czy jedzenie, i tak dalej, i tak dalej. Jestem trochę za cicho, to może inaczej, grę dam. Znaczy, bo ja zawsze, jak są jakieś dialogi, to ja mam tak, o, taki wygodny tutaj suwak, że mogę dać głośniej, ciszej, nie, tak na bieżąco. Więc zawsze, jak są dialogi, no to daję głośniej, ale ogólnie, jeżeli by się okazało, że gra jest cały czas już w trakcie rozgrywki za głośna, no to będę wdzięczny za informację. Może bez samouczka, ale chyba nie ma. A, zamknij i wyłącz samouczek. Może? Tylko inaczej. Nie wiem, czy warto lecieć bez samouczka w momencie, gdy my wielu rzeczy nie przerobiliśmy, jak chociażby zwiadowców. Nie, ja bym trzymał się samouczka, tylko bym go nie wyprzedzał. Bo właśnie to jest tak tych okopów. Nie do końca zrozumiałem mechanikę, jak to działa do samego końca. Nie mieliśmy w ogóle zwiadowców, więc pewne rzeczy nas ominęły. Lecimy samouczkiem póki co. Mam nadzieję, że jednak tym razem będzie dobrze. Zresztą po tym pierwszym live'ie chyba będziemy wiedzieć, czy coś się tu szykuje problematycznego, czy raczej pójdzie bez większych kłopotów. Jak zapatrujesz się na Frostpunk 2? No kurczę, co najmniej tak jak na War Hospital. Przeciągnij kartę, to wiemy jak działa. No co prawda, szkoda na niego medykamentów. Wow! Pusio, ty to masz wyczucie. No przeciągnąłem kartę i od razu dźwięk wskoczył, no. To było wyczucie, ale już zobaczę. No to coś na dobrą rozgrywkę, a ja mam przynajmniej co oglądać i słuchać podczas dziubania nad mapetami. No, do przyjemnego dziubania. Zobaczymy też, jak to właśnie ta rozgrywka wyjdzie. Oby się udało i rzeczywiście była przyjemna. Ale dziękuję za wsparcie, tak samo jak dziękuję tutaj Mariuszowi. Tylko nie wydaj na głupoty. No to najbliższe wydatki to studio nagrań, jeżeli tak można nazwać 9 metrów przestrzennych pokoju i mimka. To dwie rzeczy, które w najbliższych miesiącach po głowie chodzą. Nocna zmiana i Korla, z czego chcieć więcej? No, działającej gry, a przy okazji Dr. Horse. No cieszę się, że spodobało się to, co tam w środku się znalazło. No, a przy okazji no gra też chyba tak trochę branżowo bym powiedział, nawet bardzo branżowo, szczególnie jak nam operacja nie wyjdzie. Dobra, wiemy jak to działa, ustawione wszystko. Gdy pacjenci zostaną przydzieleni, na początku możemy trochę przegadać tę sytuację, ale później będzie to już sobie płynęło. Szczególnie, że jak nie przyspieszamy mocno tego czasu, to będzie sporo momentów, żeby sobie pogadać. Można zostać przeniesieni z punktu sanitarnego. Kliknij punkt sanitarny, mamy to. Nie ma medyków przydzielonych do punktu. Dobrze, przydział, to pamiętamy. Przyciągnij jeden z dostępnych zespołów. I teraz tak, niepreferowane miejsce, nie chcę zaawansowanego, chcę na drugiej zmianie pracować. I preferowane miejsce cmentarz, super układ.
Dobra, ale to niepreferowane miejsce, to oni mogą lecieć do punktu sanitarnego. I super, morale nam podniosą. Trafiła się fajna ekipa. Dobra robota, teraz gdy medycy zostali przydzieleni do punktu sanitarnego, poczekaj aż pacjenci, okej, zostaną przeniesieni na cmentarz, nie? No zobaczymy, raczej operacja taka, która nie wypali, ale no bądźmy dobrej myśli. No już teraz bym się brał za to, żeby inżynierów gdzieś wysłać do ulepszeń, chociaż mam wrażenie, że na początek coś działa lepiej albo gorzej, bo mamy niepełne tutaj menu, więc to może oznaczać, że będą nam wprowadzali kolejne etapy, bo wydaje mi się, że jak rozpoczęliśmy grę ostatnio, to cały dół już się załadował, tak jakby normalnie gra wyglądała. Nie klikam, bo jeszcze coś zepsuję. Zobaczymy. Następny film ze Stalkera, 22:30. Udało się go wysłać. 2,5 godziny szedł. Nie wiem, co się z tym transferem stało, ale znowu dzisiaj jakieś problemy z internetem. Zastanawiałem się, czy odwoływać live'a. Uznałem, polecimy w 1440p i będzie dobrze. Mam nadzieję. A Mariuszu, dziękuję. Dla mimki to jedna sprawa. No, nie będzie na głupotę. Nie będzie na głupotę. Ło, kurczę. A nie, to krew jest, jak my się zbliżamy. To tak, tak, że jak się zbliżymy, to widać, jak pracują. Cwani. No. Podwójny prezent. No. W sumie tak. Sir, I'm afraid that one of our patients died during the operation. How did it happen? Was it a mistake or an oversight? No, sir. It was just bad luck. The patient was too weak to survive the operation and we could do nothing more to save him. Maybe with better equipment we could do something, but the sad reality is that we cannot save them all. I understand. Then we need to prepare his body to be buried. According to directives from HQ, all deceased are to be buried in place. Too many bodies to transport home, I'm afraid. Jedna z nielicznych gier, która chyba zaczyna się od takiego niepowodzenia w samouczku, to trochę jak Kingdom Come. Dzień dobry. O, to witamy. Po raz pierwszy tutaj. To co przyciągnęło? Gra? Dość nietypowo, no. Pacjenci mogą umrzeć podczas operacji. No, coś o tym wiemy. Super start. A, i następna część samouczka. Teraz przejdź do widoku przydzielenia. Kliknij przycisk przydzielenia. Ktoś tu chciał pracować na cmentarzu, pamiętam. W ogóle nam się fajna ekipa na start trafiła. Bo taka, która już podniesie nam murale, o... z takich podstawowych rzeczy, jak chociażby wyprawa na cmentarz. Spoko. Dobra robota. Medyce w drodze. My też czekamy na kolejne przypadki. Nie podoba mi się to, że to menu nie zniknęło, ale dajmy mu chwilę, może zniknie. Sir, skończyły nam się materiały chirurgiczne. Musimy trochę zdobyć. Inaczej nie będziemy mogli operować pacjentów. Akceptuj. 40 aż. Operowanie pacjentów powoduje zużycie materiałów. Teraz przejdź do zamawiania zasobów. No coś, co nie działało najlepiej ostatnio, czy pod koniec, ale udało się. Z Instagrama pytałem, kiedy House Flipper. Kurczę, ostatnio mieliśmy House Flippera, ale w czwartek znowu wracamy. Może uda nam się dwie gry połączyć na live. Taki byłby plan wstępny. Dobra, 40. Jak się zastanawiam, czy właśnie tych materiałów medycznych później, jak już mamy dużo ludzi do wypuszczenia, czy nie warto sobie zamawiać tych materiałów chirurgicznych, a nasze elementy czy części, jakoś to się fachowo nazywało, przerabiać na coś bardziej zaawansowanego, jak alkohol i leki. Ale to tak do przemyślenia. Zamów, 40 miało być, tak? Chyba tyle. Zamów, mamy 16 kartek. Kliknij symbol, to wiemy. Dobra robota. Materiały chirurgiczne powinny wkrótce dotrzeć. Oby, bo to może położyć nam serię, jak nie uda się ich dowieść. Zamawianie materiałów jest kosztowne i nie możemy na tym polegać na dłuższą metę. Oj, nie możemy. Dlatego powinniśmy produkować je częściowo na miejscu w szpitalu. Zbuduj aptekę. Kliknij czerwony przycisk nad apteką, aby kontynuować. Czyli mamy w końcu te ulepszenia. Przydziel inżynierów do budowy. A nie, to oni z góry nam tu przypisali to. Macie jakieś preferencje? Ktoś chce budować aptekę? Ktoś na cmentarz? O! Nie ma preferencji. Preferowane miejsce pracy aptekę. No to tak jak ostatnio przerabialiśmy, przynajmniej pracuję nad swoim miejscem pracy.
Dobra robota. Postępu ulepszeń budynków można obserwować w górnej części ekranu. No. Dobry wieczór. Czy grę już naprawili? To chyba zależy od szczęścia. Jeszcze całkowicie jej, z tego co widziałem na Steamie, nie naprawili, patrząc na to, że co chwilę tam jednak są rozmowy o bugach, które się pojawiają, czy że czegoś nie mogą zrobić gracze. Nie załadował się rozdział, więc dalej jest ryzyko jakichś bugów, ale z drugiej strony są też osoby, które przeszły całą grę i nie było problemów. W ogóle jeżeli chodzi o komputer, bo miałem ostatnio spore problemy w grach, wkurzyłem się i postanowiłem jeszcze może nie robić formata. Formata zostawiłem sobie na koniec, ale poaktualizowałem wszystko, co było. Od sterowników po BIOS płyty głównej. Najlepsze jest to, że mój BIOS był ze stycznia 2022 roku, więc zaktualizowałem go na grudzień 2023 roku. Tak samo BIOS karty graficznej, tam też kilka wersji przeszło. Nie wiem, czy to coś zmienia, czy nie. Ale odpukać działa komp lepiej. Te gry, które mi wysypywały się do tej pory, a właśnie, może zapiszmy. Gry, które się gdzieś tam wysypywały do tej pory, jak przetestowałem szybko, tak na szybko, to jest ok. Bym musiał Party Animals włączyć, bo tam też miałem ostatnie problemy. Właśnie one mnie zachęciły do tego, żeby może spróbować popracować nad tym komputerem. Więc kto wie, może nasze problemy właśnie zostały zażegnane. Stalker dzisiaj też się nie wysypał, no. No. A miał ta... No. Miał taki moment, że myślałem, że już wyjdzie z gry, no, że tam zaczął ładować te potwory tych ludzi i przyciało go na chwilę, ale wytrzymał, nie wysypał się, więc być może to też się naprawiło. Teraz, gdy apteka jest zbudowana, możemy rozpocząć produkcję materiałów. To co? A, czekamy. Powiedzą nam, żeby przydzielić gościa. Prawdopodobnie wkrótce przybędą kolejni ranni. Teraz, gdy apteka jest zbudowana, tak... Dobra, kliknij aptekę, aby kontynuować. Przydział. Teraz hop, ja wiem, że on jest zmęczony, ale on chciał pracować w aptece. Zrealizujmy jego tu marzenia. Mamy to. Dobra robota. Teraz, gdy inżynierowie zostali przydzieleni do produkcji materiałów, z czasem zostaną wyprodukowane materiały chirurgiczne. Czy możemy już brać się za inne ulepszenia? Bo nie chciałbym niczego zepsuć. Dajmy im jeszcze chwilę. Shrouded już ma Staszek wpisane w harmonogram. Pierwszy odcinek, czwartek, bodajże o 16. Co tak czerwono u góry? Zaczynamy, to jest trudny początek. Nowi pacjenci przybyli do punktu sanitarnego. Powinniśmy sprawdzić, czy mamy wystarczającą ilość materiałów chirurgicznych i operować ich, zanim ich stan się pogorszy. Super. Pokażcie ich stan. No ale tu mamy... O! Fajnych, tylko że nie mamy materiałów, muszą przyjechać, ale oprócz tego to fajne chłopaki. Łatwe do wyleczenia, dużo nawet dają. Oby więcej takich. Ten tu w ogóle śpiewający, Kwang Song. Niech będzie, tylko za ile ten pociąg przyjeżdża? Za 2 godziny z materiałami. No to nie będzie tak łatwo ich tutaj podjąć tego leczenia. 1-0 dla śmierci, no. Tego się chyba nie przeskoczy. Czy Palworda. No niestety nie mam w planach, przyznam, to jest to, co kiedyś obgadałem już, że są gry, które, no zobaczę, nawet zagram, ale no nie sprawiają mi radości, a nie chcę nagrywać na siłę, na zasadzie tylko, żeby ten tytuł pokazać, bo to ma być dobra zabawa. I żeby nie było, nie mówię, że ta gra jest zła, bo jakby nie patrzeć na Steamie, ma 93% i bije rekordy popularności CS-a, nie CS-a, wiele gier innych pobiła, zresztą to jedna chyba historycznie jedna z najpopularniejszych gier, jaka się pojawiła na Steamie. No ale do mnie nie przemawia. Animacja, modele, interfejs, działanie tej gry. Może jak wyjdzie pełna wersja i będzie ładnie wyglądała i ładnie będzie działało, to okej, ale... Ta gra, w moim takim wizualnym odczuciu, no, ma wszystko to, czego unikam. Nie wiem, być może w koopie ona się zmienia, tak, o Palwardzie. Być może w koopie ta cała zabawa się zmienia, czy ogólnie bawiąc się online. Ja nigdy nie byłem graczem multi-online, gdzieś szukającym przyjaciół czy znajomych po internecie. Może wchodząc w ten świat tak bardziej w grę online, a nie solo, może grając w koopie, no, wygląda to inaczej, ale tak, no... No jest dużo elementów, które mnie odrzucają. Mimo, że to może być naprawdę spory hit i nie nagrywanie tej gry to jest wręcz grzechem z perspektywy YouTube'a. Bo jednak, no,
może wypadałoby, prowadząc kanał o grach, pokazać najpopularniejszą grę ostatnich być może lat, albo i przyszłych lat. Personel szpitala oraz cywile codziennie spożywają rację. No to wiemy, to wiemy. No z tym alkoholem ostatnio nie wypaliło, zobaczymy. Może teraz mając wiedzę wyjdzie coś więcej z tego. Czy ze w Pyrpeci? Pyrpeci? No za dużo poznania. Myślę, że ogramy sobie całego Stalkera, ale kolejne części ja bym przerzucił na wakacje, żeby rozgrzać się przed dwójką, a jednocześnie, żeby to nie kolidowało z premierami, które wychodzą, bo zaktualizowałem na korle.pl listę premier na luty i można podejrzeć, co tam za gry się przewiną. Będzie dużo przeglądów prawdopodobnie i co z nich wyjdzie, no to też zobaczymy. Bo na bazie tych przeglądów będę decydował, z czego zrobić serię, a co ewentualnie porzucić już po pierwszym odcinku, po prostu przyglądając się danemu tytułowi. No wiadomo, że nie każdy się nadaje do nagrywania serii. Z taumaturgiem cały czas myślę, bo z jednej strony gra mi się mega podoba, ale z drugiej strony to mogłoby być takie strasznie nużące na odcinki. Może na live spoko, bo to jednak turowy, tam nie trzeba się spieszyć, to też inaczej by wyszło. Z Persony zrobimy przegląd, bo to chyba pierwsza Persona, która wychodzi oficjalnie po polsku, tak na start. Więc wydaje mi się, że to może być całkiem ciekawe doświadczenie, ale nie zakładam, żeby z tego wyszła seria. Inkwizytor już też w lutym. Tylko, no właśnie, wychodzi w tym roku, a wygląda jakby wychodziło 10 lat temu, czy jakby powinno wyjść 10 lat temu. I nie wiem jeszcze co z tej z Inkwizytorem zrobimy, bo to też dość ciekawy tytuł, ale z drugiej strony straszy mnie trochę ten graficznie. Nieco kojarzy mi się, coś graliśmy takiego, też RPG-a, ale to kilka lat temu. I też sam RPG był świetny, ale wizualnie nieco odrzucał. Czy planujesz jeszcze Layers? Layers tak. Chciałbym Layers, Settlers, Gorda, Wiedźmin, NFS-a, no w sumie wszystko, co jest na tej liście, co się jeszcze wyświetla na tej liście, chciałbym dokończyć. Szczególnie, że tam nie ma tego już wiele do finału, więc mam nadzieję, że w najbliższych dniach uda się dociągnąć. No właśnie, bo nie skończyłem myśli, tutaj było też wsparcie na budowę studia, czy doposażenie, ukończenie. Dzisiaj spędziłem też sporo czasu, żeby właśnie dopiąć różnego rodzaju szczegóły od tego, jak wykończyć ekipę, też odpowiednio szukam i tak dalej, więc mam nadzieję, że wyjdzie fajnie. Ale trochę czasu to zabrało. A Mass Effect, no to czekamy wciąż na takie, żeby mieć co najmniej ten miesiąc wolnego i na spokojnie się zabrać za niego, rzucić. Stalker za 8 minut wskoczy. Operacje mogą czasem wymagać wybrania sposobu działania. W górnej części ekranu pojawi się wtedy wykrzyknik. Pokaż. Zmniejszony koszt chyba nas bardziej tutaj interesuje, ta krótsza, niekoniecznie na tym etapie cokolwiek by nam dała. Aniu, na pewno taumaturg nużący nie będzie, idealna gra na live'y. Trzeba dać szansę stolicy. No właśnie, znaczy, bo boję się w taumaturgu, że tam będzie dużo gadania, czy może nawet czytania, a to nigdy nie jest dobre dla serii. Ale na pewno przyjrzymy się tej grze, więc być może po pierwszym odcinku zdecydujemy, że inaczej, że ogramy to. Sir, operation was successful. Wkrótce wrócę do zdrowia. No do tego momentu wszystko działa tak ostatnio, tak? Nic chyba nie zepsuliśmy. Centrum inżynierów, zmniejszenie czasu potrzebnego na ulepszenia. No, na tym etapie to faktycznie tego typu bonusy to zawsze najlepiej na początku zrobić, nie? Tak samo jakieś tam do jedzenia rzeczy, że zmniejszenie spożycia posiłków, to też im szybciej to odpalimy, tym mniej zjemy w perspektywie całego rozdziału. Po operacjach pacjenci muszą przechodzić rekonwalescencję pod opieką pielęgniarek. Okej. Będzie zapis. Nawet może zapis będzie lepszy, tak, bo ustawi się czas razy półtora odtwarzanie, czy razy dwa. Specjalnie tak wolno mówię, żeby na razy dwa normalnie można było obejrzeć. Nadrobi się to. Teraz przejdź do widoku przydzielania pielęgniarek. Dobra, przyjdzie o pielęgniarek. Przyciągnij jedną z dostępnych. Która jest... O, a to ta nasza z miniaturki. Nie wiem, czy taką mieliśmy ostatnio. Chcę pracować na zmianie trzeciej w systemie zmianowym 8 godzin. Dziewczyno, to z takimi wymaganiami to chyba nie do naszego szpitala polowego.
A w najlepszym przypadku to na produkcji. Nie ma preferencji. Punkt sanitar... Nie, centrum ona miała być. Tutaj. Zapraszamy. O, a myślę, że się zawiesiło. Dobra robota. Teraz, gdy pielęgniarki zostały przydzielone do centrum, możesz sprawdzić w panelu tego budynku, ile czasu zajmie ukończenie. No to możemy sprawdzić. Zatrzymano. Okej, sprawdziliśmy. Skoro przełożyli? Tak, tak. Myślę, że sobie wakacje właśnie tak, żeby rozgrzać się do premiery dwójki, to gramy dwie pozostałe części. Szczególnie, że Stalker 1 mega mi się wkręcił. No, ja nie wiedziałem, że to jest tak dobra gra. Mimo upływu lat, ona nadal i dobrze wygląda, i dobrze bawi. Czemu 1440p internet by nie wyrobił z 4K aktualnie? Ale może nawet zostanie to na dłużej. Tutaj pojawia się pytanie, jak to... Ten bezpośredni kontakt. Czy lepszy niż to dotychczas? Czas wykorzystać wiedzę w praktyce. Grupa rannych właśnie przybyła do punktu. Wylecz ich. Żeby to było takie proste. O! Aha. Dzień dobry. Zmęczony odpoczywa. A ile on by jeszcze odpoczywał? Zmęczony odpoczywa. Tu będzie wyczerpany. A, bo to jest strasznie męcząca operacja. To byśmy musieli chyba tak, bardzo wyczerpane. Nie, to ja bym wziął, jak oni są w dobrym stanie. Tak, to tu rozłożył. Niech on sobie odpocznie do końca. Bardzo wyczerpany. Czy jakbyśmy odwrócili sytuację? O, tak będzie. Tylko gorzej, jakby tutaj miał dać ciała na tej operacji. Ona jest prosta. Fajnie, jakby wszystko poszło zgodnie z planem. Myślę, że tak to możemy rozwiązać. Zaznacz odpoczynek. Tak, zrobiliśmy to. Co prawda na początku, nie na końcu. Na początku tej drogi, ale mam nadzieję, że okej. Tu może być pierwszy nasz problem z grą, bo chciałbym przypisać mimo wszystko... Też oni chyba jeszcze nie powinni stanowić dla nas problemu, tak? Raz. Dobra. Bo zastanawiam się nad pielęgniarką, czy już nie warto by było przypisać na przykład tutaj do oddziału chirurgii albo punktu sanitarnego. Weźmy przydział pielęgniarka. Chociaż może nie ma co. Jeszcze coś zepsuje. Produkują materiały, leczenie pacjentów. I co, to teraz musimy czekać, bo ja najchętniej to już bym się... Dobra, zaryzykuję, mamy zapis. Bo ja najchętniej to już bym się zabrał za ulepszenie obozu, chyba że oni nam wyskoczą z tym. Bo boję się, że te ulepszenia pojawią się dopiero jak tych pacjentów wyleczymy. My tracimy cały dzień, który mogliśmy wykorzystać na ulepszenie, budowę magazynu albo cokolwiek. Więc... No dobra, zaryzykuję. Bo boli mnie A może wyskoczą z tym? Dajmy chwilę. Boli mnie ta strata czasu. Te dni są najważniejsze teraz, a my musimy czekać, aż te ulepszenia się... Co ja powinienem zrobić? A znowu jak to się zbaguje z tego powodu? Szkoda. To inaczej. Przypiszmy chociaż hopa do apteki. Niech tworzą dwa razy więcej. Dwa razy więcej tych środków. Może to jest jakieś rozwiązanie naszego problemu. Ulepszenie może poczekać. Do tego wszystkiego tutaj bym przydzielił... A niech też pielęgniarka. Hopy chyba dadzą radę tam. Co myślisz o Pioneers of Pagonia? Jest potencjał? Potencjał zdecydowanie, ale zastanawia mnie, co zrobią dalej. Czy wprowadzą jakiś tryb fabularny? Jakoś to tam będzie fajnie działało? Czy... O, nie ma miejsca. No właśnie, to mnie martwi, że ten magazyn jest przeładowany, a ten frakton jest zawsze potrzebny. Jak ta gra będzie docelowo wyglądała? Nie? Bo ona ma duży potencjał, ale no jak to w tego typu tytułach? Same mechaniki, co jak działa, to nie jest wystarczające. Jak to będzie poprowadzone? Sir, operation was successful. Fajnie, to już zaczęli operować. To jest chłopak wypoczęty. No powinni dać radę, 4 godziny. No będziemy dzień w plecy, ale... Jeżeli dzięki temu gra miałaby się nie zbagować, to jestem gotowy na to poświęcenie. Kroplówki zrób, oświetlenie lepsze, też fajne. Dziś premiera Unshrouded? Jutro chyba. Jutro mi się wydaje. Co nie tak z internetem? No transfer. Do około 25 megabitów ograniczony, więc tyle co 1440p możemy puścić i wszystko. 2,5 godziny Stalkera wysyłałem, gdzie normalnie leci 8 minut.
taki odcinek. Sir, operation was successful. Więc no niestety, niestety. Reklamowałem? Nie, to ja przypuszczam, że to jakby... Znaczy globalny, ogólny problem, bo to dzisiaj wyskoczyło. Więc wczoraj było jeszcze ok, czy nawet dzisiaj po południu było wszystko ok, do około 17. Boję się, że po tych ostatnich awariach, co mieli, to wprowadzili jakieś ograniczenia w godzinach szczytu, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnych dniach. Dobra robota, na tym kończą się podstawy produkcji. Więcej szczegółów na temat procesu produkcji znajdziesz w kompendium. Znaczy no będziemy ten dzień w plecy, to mnie boli, bo tu ulepszenia mogłyby iść, ale z drugiej strony mamy tego inżyniera w aptece. Stworzy trochę środków medycznych, może nie będzie tak źle. Jakieś łącze. Właśnie najgorsze jest to, że kiedyś było świetne łącze LTE od Red Bulla, tylko chyba już Red Bulla nie ma jako sieci, Red Bull Mobile. A Play, na którym działał Red Bull Mobile, czy tak samo Orange i tak dalej, no to mają tutaj teraz strasznie wolny transfer. Za czasów Red Bulla na LTE to były początki kanału, bo ja w sumie na kablu miałem gorszy internet niż po LTE. Co jest na swój sposób zabawne. No, to za czasów tego Red Bulla LTE miałem transfery w okolicach 30 megabitów, czy 30 paru wysyłania i to by było spoko jako backupowe łącze. A teraz przy aktualnych, no musiałem żonglować kartami SIM. A teraz przy aktualnych tutaj operatorach, którzy działają, 8-10 megabitów wysyłania na 4G+, czy tam LTE+, to jest ten max. Odpaliłem, mam modem nawet 5G, odpaliłem w Orange opcję tam też, że pakiet, że 5G Pass, czy jakoś tak się nazywa. I niestety nie działa. Oh my, that is terrible news. Another bunch of those poor bastards will be here soon. I'll better check our stocks. What about the hospital? Are we to evacuate the facility? No, sir. HQ gives us no such orders, sir. In fact, there were no orders for us. Nie w HD, ale to moment, tutaj pyta... Aha, dobra. Myślę, że tutaj nam coś tnie na live'ie. No dobra, czekamy na rozkazy. Wyleczymy tego ostatniego pacjenta, to będzie... Mieliśmy taki ładny wynik, 6-1. Proszę bardzo, jak na... O! Ten ostatni był najważniejszy w tym. Dobra, teraz wiesz, jak przejść przez proces leczenia. Czasami pacjentów nie da się wyleczyć i należy ich odrzucić. Otwórz punkt sanitarny. Sympatyczne, nie no, ale najlepsze jest to, zastanawia mnie, czy szłoby zepsuć grę na zasadzie przyjąć gościa i jednak by się udało. Nie mówiąc już o tym, że do tutaj to jest tragedia na liście. Praktycznie zero szans, żeby go uratować. 12 medykamentów, czy 12 sztuk tych tutaj środków medycznych. Zaraz nam umrze. A do tego wszystkiego jeszcze niewiele daje. Dobra, tak, wiem samouczko, nie chciałem pokazać tylko jak to pochowiec. Dobra robota. Na tym kończą się podstawy. Dajcie nam podstawy ulepszenia tutaj, okolice. Nie trzy oka, bo będziecie boleć? Już mnie boli, nie? To coś widocznie, coś mi wpadło. No, na plusie też, tylko że na plusie nie mam 5G, bo mam też kartę plusa i też chciałem wysyłać na plusie. Ale nie łapie mi 5G, bo chyba bym musiał... Nie wiem, czy jest na kartę, bo ja nie mam abonamentu. No. A to chyba jeszcze nie dożyliśmy czasu, żeby oni te 5G puszczali domyślnie na tych kartach. Nie wiem też, czy z Orange nie musiałbym wymienić na jakąś specjalną kartę SIM, żeby to działało. Czy to, może tu jest problem. Ser, powinniśmy zatrudnić jeszcze jednego chirurga. Więcej rąk do pracy oznacza, że nie będziemy musieli odrzucać tak wielu pacjentów. Zatrudniamy. Czas zatrudnić chirurga. Czyli co? Zatrudnij personel. Okej, okay, zatrudnij chirurga i zamów. Potwierdź zamówienie. Kurczę, no boli mnie to, bo już... Dobra robota. Chirurg wkrótce dotrze. I co? Teraz będziemy czekać 4 godziny, aż nas wprowadzą. A części, ładunek się marnuje, no. Uwielbiam tu spać? Na cmentarzu? Człowieku. Człowieku, zobaczmy przedział. Póki co nie jest zmęczona, nie są zmęczeni. Tutaj też pracują dobrze. Oddziały z widowców.
Hannibalu, ja sam kupiłem grę i już musiałem od nowa zacząć, bo źle rozplanowałem ulepszenia. Ten jeden medek mi zemdlał i fara porażek operacji. Ach, no, no. Ale to dobrze, że nie przez bugi, tylko przez takie rzeczy. Ale to w takim razie co warto brać z ulepszeń na start? No, bo ja tak kostnica mi się trochę marzy, bo przyznam, że ona była game changerem. W którymś momencie nie mieliśmy problemu z nadmiarowymi gośćmi naszych tu obiektów. Tylko sobie normalnie działaliśmy. No właśnie, fajnie, żeby VIP-y działały, tak? No dlatego poświęcam trochę nasz rozwój. Bo już minęło 6-7 godzin, spokojnie byśmy drugie ulepszenie zaraz zrobili. A tu nie ma nic z tych rzeczy. Graj, ulepszyj, zatrudnij. Znaczy tak, tak, będziemy, tylko ja mam wrażenie, że ostatnio gra się zbugowała z tego powodu, że właśnie ulepszyłem już tak szybko te rzeczy. My orders are to set up a temporary line of defense north of here. But I will not be able to do that with our limited forces. I understand. How can we help, Lieutenant Colonel? Heal as many of the soldiers from the front line as possible. Having them reinforce our defensive line will help our men significantly. How many do you need? As many as you can provide, I'm afraid. Intelligence reports suggest that Germans will launch an attack on our position on the 8th of June, probably around noon. What about reinforcements from HQ? There will be none. Not until the 21st of June at least. HQ is gathering forces and regrouping for a major counter-offensive. Our orders are to survive on our own till that day. On our own? This is a hospital, not a military camp. How do they expect us to manage that? We will be given the best intelligence reports they have. We will know about every attack and the estimated size of the attacking force in advance. That's the best HQ could give us. I understand, Lieutenant Colonel. There are old trenches nearby. You can set up defenses there. We will try to send enough men to survive enemy attacks. Dobra. Dowództwo zbiera jednostki, przegrupowuje się do walki i do tego momentu wszystko u nas było ok. Zbugowało się jak ten Kumar tam wyskoczył z wiadomością, sery mogę na słówko i już tego słówka nie było. No więc zobacz, co tak ciemno? Ej, halo? To tak było? Czarnych? Aha, dobra, mam kliknąć na to, okej, okay, to ma sens. Okopów w pobliżu szpitala pilną żołnierze. Dobra. Wszystkie nadciągające ataki widzimy i tutaj też wiemy, co i jak działa. Ale że nazywają ich po imię? Chociaż moment, to pierwsza wojna, to w sumie wszystko się zgadza. Przyzwyczajony do tych gier z drugiej wojny, nie? Naziści. Od początku tak, z nadzieją, że tutaj bugów nie będzie tym razem. Gdy żołnierze zakończą... Okej, okay, to wiemy jak działa, zaraz wyślemy ich, nawet chyba teraz ich wyślemy. 13 dni przetrwać. Teraz wejdź do centrum. Kliknij, strzałki na karcie, tak, przerabiam ich na kartki albo na siły bojowe. No tutaj w ogóle się zmieniło ten opis, no, bo tak jak byliśmy przed tą pierwszą premierową aktualizacją, to można było się pogubić, ile oni mają siły. Teraz wszystko jest zrozumiałe. No to wyślij do okopów, hopa, najmocniejszy. Jeszcze Quang Song śpiewająco leci też i mamy. Mamy to. Dobra robota. Pamiętaj, aby od czasu do czasu zmieniać przydziały. Tak. Coś my jeszcze robiliśmy. A, zatrudnię chirurga. Przyjedzie za godzinę. No i mam nadzieję, że po chirurgu już będą te ulepszenia, bo brakuje mi tego. Apteka na czerwono? A może chłopaki już są zmęczeni? O właśnie, wyczerpane. Za 5 godzin, mógłby posiedzieć jeszcze w tej aptece 5 godzin, za 5 godzin powinno być już lepiej. Może zwiadowcy się odblokowali? Oni chyba fabularnie mają się pojawić niebawem i to niebawem liczę na to, zobaczymy co z tego wyjdzie. Co się dzieje w Poznaniu, w galerii Poznania? Słyszałem, że grasują tam jakieś gangi. Też słyszałem, w sumie mimo całej tutaj bliskości galerii, nawet z okna jak dobrze spojrzę, to widzę czasem jakieś tam policję jadącą w tamtą stronę. Mimo całej bliskości i częstego bywania tam, szczerze nie spotkałem się z czymś takim, ale nie chcę mówić, że czegoś takiego nie ma. Nie? Patrząc na to, ile jest zgłoszeń i tak dalej, no to coś jest na rzeczy, szczególnie z perspektywy pracowników. Wydaje mi się, że
O, kogoś nie zauważyłem. Z perspektywy pracowników tego obiektu, to chyba mają najwięcej tu do powiedzenia. No dobra, przemyślmy tylko szybko, kogo tu wrzucić. Wszyscy są tak samo ryzykowni. To tak, ten ma trójeczkę, bo na pewno bardzo wyczerpany. Nie, niech sobie odpocznie do końca tutaj. Ten ma trójeczkę, bo ma wysokie belki. Dużo za niego płacą i mało bierze za leczenie. Tutaj też widziałem trójeczkę. 2-3 godziny. A, bo my czekamy na tego drugiego lekarza, aż przyjedzie. Dobra. Kartikiem Nilem, czy jak mu tam będzie ok? Drugi lekarz się zajmie też. Częściowo. To może poczekajmy, aż on przyjedzie, bo wtedy może przerzucimy sobie wszystko. A on dopiero poszedł na odpoczynek. No to tym bardziej przerzucimy zaraz tych ludzi jakoś sensownie. To myślę, że tak. Musimy zrobić przydział. To już jest ten moment, w którym tak, jak mamy pielęgniarki, to może póki co niech wskoczy. Taniech sobie odpocznie, bo ona w centrum niepotrzebna. Taniech wskoczy na oddział chirurgii, do punktu sanitarnego. Trzyma ich. Trzyma ich przy życiu i zobaczymy, co wyjdzie. Ten zapis działa. Zobaczymy. Tak na. O, doskonale. Zatrudnienie kolejnego lekarza pozwoli nam ratować więcej żołnierzy. Dobrze. Tak naprawdę za moment dojdziemy do chwili, w którym nasza. Znaczy inaczej. Ten atak był chyba zbugowany, tak? To jest ta chwila, w której coś poszło nie tak. Więc zobaczymy. No dobra, to tych najważniejszych panów przerzucimy jednak tutaj na dół. Mam nadzieję, że przeżyje. Chłopie, ty jesteś w lepszym stanie niż pozostali, których tu nam dali. No myślę, że Saima trzeba odrzucić, bo jest jeszcze duże ryzyko niepowodzenia. Dość szybko nam schodzi i niewiele daje, tak? Niestety. Nauczyliśmy się już odmawiać. No to. 3, 6, 1. Dobrze wypoczęty. Tu może działać. Będzie wyczerpany. O, tu jest fajny. To aż tak bardzo nie przemęczy nam. Ekipę myślę, że może startować w tym miejscu. Odpoczynek się przyda. Kogo my jeszcze mamy? No podstawa to jest ten. Tutaj daje do myślenia, czy ich brać, czy nie. Bo ten nie zarobi na siebie. Ten zarobi. No to ten zdecydowanie. Nazwa. Pranafiana. Naprafiana, może tak. To jeżeli by przetrwał, bo będzie taki męczący, nie? W tym wszystkim. Jeżeli przetrwa tutaj naszego wyczerpanego lekarza, czy chirurga, czy jego działania, to powinno się udać. Tylko teraz mam problem, że chyba zmienimy przydział pielęgniarki. I już na stałe. Gdzie tu mamy przydział? Już na stałe skoczy tutaj nasza pielęgniarka na oddział chirurgii. No to plus 19. Szczególnie jak teraz te szanse są takie pół na pół, to myślę, że to jest dość istotne. Wybieram się do Poznania. Czy polecałbyś miejsca warte uwagi? Plus jakieś fajne knajpy, restauracje, gdzie zrobiłem pyszne jedzonko. Staszka by trzeba było chyba zapytać najlepiej, bo on tak jak przyjeżdża do Poznania, to zawsze mi poleca różne fajne miejsca. Co do jedzonka, wszyscy ciągną do Zdolnych. Nie? To oni chyba w poniedziałek mają zamknięte, ale takie miejsce, gdzie jak się lubi dużo i dobrze zjeść w miarę fajnej cenie, to rzeczywiście działa. A tak miejsca... W sumie jak się wybierze na rynek, to tam pewnie coś się wyłapie. Ja to tak trochę w Poznaniu, jak gdzieś się wybieram, to właśnie na zasadzie ad hocowo. Jestem na rynku, tak najpa mi się podoba, dzisiaj tam sprawdzam. Drewny kocur, tak, to chyba też na rynku. Też słyszałem wiele dobrego o tym miejscu. Więc może właśnie czaty podpowiedzą. No dobra, ulepszenia. Zbudujmy ulepszenia, nareszcie, bo to już dzień minął, a my nic nie ulepszyliśmy. Czy mamy z góry narzucone, co ma być ulepszone, czy po prostu coś? Zbudujemy aparat rentgenowski, znacznie zmniejszając ryzyko zgonu podczas operacji. Okej, super. Czyli mamy narzucone. Ulepsz. Ten w aptece sobie działa, no to ten leci tu ulepszać. Okej, przydziel. I być może właśnie to wyrwanie się przed szereg wcześniej było tym pierwszym z problemów. Nie? Może jakby pominąć samouczek, to moglibyśmy sobie ulepszać wszystko na własną rękę i nic by się nie zepsuło. Ale z samouczkiem mam wrażenie, że tu... Znaczy inaczej, po tym momencie zaczęło nam się wszystko sypać wcześniej, więc może teraz będzie okej.
site. Na pewno trzeba mieć galerię. Znaczy ja przypuszczam, że teraz z tą Poznaniem jest o tyle fajnie, że no będą musieli działać i na pewno będą mocno zwracać na to uwagę. Tak jak do tej pory gdzieś tam, jeżeli rzeczywiście te wiadomości, które tam były, że olewali, ochrona olewała zgłoszenia klientów czy osób, które chodziły po galerii, cokolwiek się działo, jak pracownicy coś zgłaszali, to też to wszystko, nikt tego nie brał pod uwagę, to teraz myślę, że cokolwiek tam się pojawi, nawet najdrobniejsza niedogodność, to od razu będzie to rozpatrywane. Szczególnie, że sami drillowcy też przypuszczam, że się przeniosą w inne miejsca, no bo im to też nie na rękę, jakby policja miała ich co chwilę ścigać. Zrobi się cieplej, to pewnie przeniosą się na Wartostradę albo pod browar do parku i tam już będzie ich gorzej pogonić, no bo jednak taka galeria handlowa, no to ma i ochroniarzy, i policjantów, i właściciela obiektu, a tak w jakimś parku, no to trudniej, no. Można po Straż Miejską Policję zadzwonić, ale w sumie, jeżeli nic się nie działo, no to też ciężko cokolwiek wyegzekwować. Morale tym razem działa lepiej, chłopaków na kartki. Czyli co? Znaczy, no morale nam fajnie wystrzeliły, bo dostaliśmy dużo ciekawszych pracowników na start, takich, których mogliśmy przerobić też ich pracę na wyższe morale, co było spoko. Tutaj jest dobrze wypoczęty, ten jeszcze odpoczywa. No mam nadzieję, że ci się tu utrzymają w dobrym zdrowiu. Dla nas to najważniejsze jest ta ekipa, te trójeczki, ale widzę, że pielęgniarka ładnie tutaj zdjęła ryzyko niepowodzenia. Jeszcze jak teraz dojdzie ten aparat, a to nie zdążysz chyba przy tej operacji, to jest jakiś czas przy nim, nie wyświetla się przy nim, ale jak dojdzie ten aparat rentgenowski, no to myślę, że to też da nam pewne perspektywy. Za moich czasów licealnych to się do parku Chopina chodziło, ale nie mam się w sumie czym chwalić. No właśnie to jest to, że ja też pamiętam, że za czasów tam i licealnych, czy nawet gimnazjum, bo się załapałem jeszcze na gimnazjum, to też się szlajało po mieście, parkach i tak dalej, ale no chyba głównie ta różnica, że nie sprawiało się nikomu problemów, czy nie wpływało się na jakieś takie poczucie zagrożenia, czy coś, żeby chodzić, kogoś zaczepiać, opluć, nie wiem, kraść jedzenie z maczka i tak dalej. No więc tu jest głównie problem, bo ja myślę, że nikt by nie miał nic przeciwko, jakby młodzież się spotykała w galerii handlowej i spędzała czas. Zresztą też jeździliśmy czasem do Poznania, gdzieś tam wtedy po starym browarze pośmigać, czy do King Crossa. I do kina się wybrało, ale no była jakaś kulturka. Tak, ja w Nowym Tomyślu. Ale w Nowym Tomyślu też mamy parki. Oj, a tak dobrze szło. No, tak nam zależało na tym hopie, żeby się udało, no. Kurczę, może za szybko daliśmy tych na trzy belki. No, więc... W Nowym Tomyślu, kurczę, to za moich czasów licealnych czy gimnazjum też jeszcze działały kluby, Mirage, Mauritius, Hades niedaleko w Wąsowie, Brody B7, nie? Więc człowiek po różnych miejscach się szlajał, ale wszędzie z kulturką, nikogo nie zaczepiał i też nie pamiętam, żeby ktoś innych zaczepiał. No to większym problemem, szczególnie w Poznaniu, były raczej takie dzielnice, gdzie no lepiej było się nie zapuszczać. No. Więc no, tak bym chyba do tego podchodził. To tak samo jak chyba nawet opowiadałem kiedyś, że kumpel na Malcie za czasów gimnazjum to dwa razy stracił telefon. Przyjechał do Poznania, poszedł na spacer nad Maltę, stracił telefon. Gdzie teraz to nie do pomyślenia, bo Malta wydaje się taka, przynajmniej wydawała się do tej pory, mega bezpieczna, że można było sobie nawet o 23 pójść pobiegać. Pytanie, czy to się nie zmieni wraz z tą nową ekipą. No, a problem w Poznaniu, no właśnie, to jest to, że to nie dość, że poniżej 15 roku życia, to gdzieś jakiś alkohol czy mocniejsze rzeczy wchodzą w grę, no i rozrabiają, mówiąc delikatnie. Dobra robota. Na tym kończy się budowanie ulepszeń. Pamiętaj, aby robić to od czasu do czasu, gdyż zwiększa to szanse na przeżycie. Dobra. Czyli rozumiem, nie kończy, tu się zaczyna nasze budowanie ulepszeń, póki nie wyskoczył z nową misją. Zwiększa szansa operacji, ale mieliśmy jeszcze coś fajnego tutaj. Zmarli nie zajmują łóżek. O, wydaje mi się, że to możemy dać na start. Nie wiem, ilu tych zmarłych będzie. Z drugiej strony fajnie by było wydawać te zasoby, bo z każdym niewykorzystanym teraz one przepadną, a później będą na wagę złota. Centrum za szybko.
Ale z drugiej strony zgony, może damy radę? Chyba, że ten magazyn właśnie byśmy ulepszyli, to co ostatnio. Zwiększa szybkość też jest spoko. A coś mieliśmy zrobić, żeby szybciej rozwijali nam. Magazyny mamy tutaj, ale gdzieś były szybsze ulepszenia. Pożywne racje, odblokowuje produkcję, to wiemy. Garaż dla ciężarówek to później. Ulepszenie magazynu robiliśmy ostatnio, czyli nie apteka. Tu możemy dodatkowych ludzi, czyli to też nie, ale nam się przyda. Punkt sanitarny, dodatkowa pielęgniarka, zaawansowane punkty to nam fabularnie dadzą. Zwiększa szybkość rekowo... Okej. Gdzie jest to? Zwiększa prędkość ulepszeń. No bo tu mamy te oddziały, to nic nie daje. Centrum nie, punkt sanitarny nie. W produkcji mamy magazyny. Zwiększa szybkość produkcji, to jest jedno. Odblokowuje to nie. Odblokowuje produkcję. Zmniejsza koszt produkcji, a to też nie. Znaczy to jest fajne gdzieś docelowo, ale może niekoniecznie teraz. Odblokowuje produkcję, kantyna. Zmniejsza ilość jedzenia. A jest, skraca czas konstrukcji ulepszeń. Dobra, mamy to. Ale to jest aż 20... Okej. 30 minut znaczy się. To myślę, że w pierwszej kolejności chyba zrobimy to, co ostatnio. Magazyn. Żeby hop go postawił i wtedy będzie mogło się już nam przelewać i w tym rozdziale już nie będziemy myśleć o magazynie w najbliższym czasie. A niebawem sobie zamówimy kolejnego inżyniera za kartki. W sumie już może moglibyśmy zamówić kolejnego... Mam wrażenie, że mamy więcej kartek na ten moment gry. Teraz dopiero to zauważyłem. Zatrudnij personel, bo ostatnio jakoś tak... A może też dwóch inżynierów? Bo wziąłbym dwóch inżynierów. Czy pielęgniarka? Dwóch inżynierów i pielęgniarka. Dwóch inżynierów zrobimy chatkę. No, kurczę, mogę ich wcześniej zamówić. Dopiero teraz zauważyłem. I jeszcze jednego inżyniera za chwilę. No, nam się przyda ta ekipa inżynierów. To jedna z ważniejszych opcji. No, takie dzielnice są od dawna w każdym większym mieście, ale mam wrażenie, że to już jest jakby mniejszy problem niż kiedyś, bo po Poznaniu, znaczy nie znam wszystkich dzielnic, ale kiedyś to był strach, nie wiem, gdzieś w stronę Jeżyc się wybrać, a teraz Jeżyce są jedną z droższych okolic do w ogóle zakupu mieszkania, czy jakby chcieć tam się wybrać, no. Jedną z najbardziej pożądanych miejscówek, gdzie ja pamiętam te 20 lat temu to się unikało Jeżyc. Jak myślisz, co będzie we Frostpunku 2, oprócz oczywiście ropy? Czy oczekujesz jakichś zmian w sterowaniu? Znaczy, myślę, że tak, że będzie sporo zmian, oczekuję sporo zmian, ale nie analizowałem, czy nie myślałem nad tym jakoś tak bardziej, że co tam może mogliby wprowadzić, albo co tam się wydarzy. No więc... Ty chciałeś pracować gdzieś? Nie masz preferencji, to wracaj do centrum póki co. Więc liczę na sporo zmian, ale... Dobrze, oby tutaj te kolejne operacje się udały. Ale zobaczymy, co wyjdzie. A tak, chyba nam się grze zaskoczyć. Jest tyle tych gier wychodzi, takich może niekoniecznie gdzieś tam polujących na tytuł gry roku, ale wiele ciekawych tytułów, które gdzieś tam staram się może nie jakoś wyjątkowo analizować, ale być na bieżąco, że coś takiego się pojawia, że nawet nie ma czasu myśleć nad tym, co ma pojawić się później i jakaś głębsza analiza tego zrobić. Wejdź sobie w boczne uliczki od Słowackiego, w tą kamienicę, tam nadal niecałe Jeżyce są kolorowe. No nie zapuszczałem się w takie miejsca. Znowu? No przecież to tak nie mieliśmy, no kurczę, kolejny z trójką, świeży doktor żadnego nie wyleczył, a nam te trójki są potrzebne. Hopie, to chociaż leki oddaj, które zużyłeś. Tak dobrze szło i takiego mamy pecha teraz, no. To już mogli tych tam, te jedynki brać i mogłem tych przypisać, o. Hughes jakby tam padł nam, z Berem, nawet bym Dixona im jeszcze dorzucił. W zamian za te trójeczki. Przyjechał świeży lekarz skądś, ze stolicy i nikogo jeszcze nie wyleczą. No ja dziękuję za takiego gościa, no. W Rusałce, jeśli nie jest zamrznięta, można zobaczyć na dnie. Myślałem, że no właśnie, że nieboszczyka można gdzieś tam znaleźć na dnie. 2-2-2, no to ten idzie tutaj, tu będzie wyczerpany. Nie wiem, czy jeszcze jednego nam wrzucą na skład. Alone in the Dark. Tak, ale to tak raczej traktuję, no,
Nastawiam się na mniej niż nastawiałem się w przypadku Alana Wake'a. Pochwalę się, że podczas gry wbiłem ciekawy achievement. Aż teraz to mnie zastanawia, co tam się wydarzyło takiego. Dobra, on chyba tutaj może wskoczyć, chociaż nie chciałbym, żeby wyczerpany się nim zajmował. Może tak zamienimy to. Albo inaczej. Ten jak chce żyć, to musi poczekać. O. Priorytety, nie? Bogowie RNG są... Znaczy, zależy jak na to patrzeć, bo bogowie RNG naprawdę przypisali nam świetne tutaj bonusy, jeżeli chodzi o morale. Ale za to dość pechowe, jeżeli chodzi o życie naszych pacjentów. Najgorsze jest to, że Kumar się znowu nie odzywa. Ja nie wiem, czy taka jest jego rola, żeby siedział cicho. Może błąd robię, że magazyn ulepszam. Nie powinienem tak działać. Wszyscy są wypoczęci, wszyscy wypoczęci. Tutaj w ogóle zespoły medyczne się nudzą. Jakby nie mógł za pielęgniarkę robić. O! No! I teraz pytanie, czy za... Działa! I was approached today by one of the civilian that stayed in the city. A nie, może to jeszcze nie, to mieliśmy. He was a stonemason here. According to his words, he customarily made a tombstone for each person buried in the cemetery. But with cemetery requisitioned by the military and so many deceased, he will not be able to because of the sheer amount of work. Well, that is certainly sad. But I don't see anything we could do to help him. Well, I think I have a kind of solution to this problem, sir. There is a significantly seized rock in the cemetery. We could use it to make a sort of memorial stone and carve there the name of each person died or that will die in the future. Mr. Theo Blank volunteered to prepare the stone and carve the name each time the person dies. All that is needed, sir, is your permission. Dobra, zaraz się tym zajmiemy. Kumar, tylko tak. Zrozumiano. Pacjent ma ciężkie oparzenie, ale wygląda na to, że jego ciało zaczęło już się goić. Zrozumiało. Super. I teraz tak, co tu mamy? Pawin i miejscowy kamieniarz Theo Blank chcą użyć kamienia znajdującego się na cmentarzu do stworzenia kamienia pamiątkowego dla wszystkich zmarłych w szpitalu i okopach, na którym można wyryć imiona i nazwiska zmarłych. Aby to zrobić, potrzebuję twojej zgody, ale... Bo się zastanawiam... Jaki problem, no? Zgódź się. Co z tego mamy, albo co na tym tracimy? Dzień dobry. Dlaczego druga szansa? No bo pierwsze podejście się zbugowało i nie mogliśmy dokończyć rozdziału nawet, więc taki trochę smutek, a gra no zapowiada... A, moment, panowie inżynierowie chyba przyjechali już. Kurczę, siedzą się, nudzą, nic nie mówią. A tu takie potrzeby mamy. To tak, niepreferowane, nie chcę w aptece, nie ma preferencji. To, a czy jak przypiszemy drugiego gościa, to oni szybciej będą to ulepszać? To tak na logikę biorąc, to powinni pracować dwa razy szybciej. Ale czy tu wszystko działa logicznie? Nie mam pojęcia. Ulepszenie obozu. Na pewno możemy się zabrać za kolejne ulepszenia. Tutaj widzę, podpowiadacie, żeby leki robić już na tym etapie. Nie wiem, czy nam nie zabraknie ludzi do leków, ale bym zrobił pokój inżynierów, tak żeby jeszcze jednego inżyniera zamówić już teraz. Czyli tak, w kwaterach personelu tworzę kolejne kwatery personelu. W pracy mam gościa w teamie Kumara, Kumar to jego imię. No Kumar to mi się zawsze kojarzy o dwóch takich, co poszli w miasto, czy jak tam, co się nazywało? White Castle szukać, czy cała seria tam z tym. A pod moje przyjęcie, już myślałem, że kolejny nam na stole zmarł, bo już bym zwalniał tego Wyrmauta, bo... Znaczy zobaczymy, to może być jego pierwsza udana operacja. Który operuje tutaj? Tego operuje Wehrmaut. No jeżeli ten nam też umrze, to naprawdę tego Wehrmauta to będziemy musieli odesłać chyba do bazy. No, bo tak to jakoś średnio wygląda. A jakby zmniejszyć, a czym nie możemy teraz zarządzać, żywnością, kantyna. Bo się zastanawiam jakby na tym etapie, a nie, to minus 3, nie ma co kombinować. Bo się zastanawiałem na tym etapie, jaki by miało to wpływ na morale. Bo jeżeli by miał na przykład minus 0,5, to lepiej im teraz dawać mniej jedzeń. Bo później to na minus 7% zjeżdżało. Produkcja klucz. Tak, tak. To będziemy też kombinować. A, można na ten kamień później kliknąć. A takie, jeżeli nie mamy tego kamienia, to rozumiem, że co? Że zapominamy o nich. Ale jako tako to chyba nie wpływa na szczęście naszych tutaj ludzi, pacjentów.
i innych, którzy gdzieś się tutaj pojawiają. Miejsce na trzech lekarzy, bo dostaniesz jednak darmo. Ale właśnie to jest piękne tej gry, że jest pełno pomysłów, co wprowadzić, tylko czy to już teraz wprowadzać, bo to, że będzie trzech lekarzy, to zdecydowanie musimy w tym kierunku iść, ale czy to jest ten moment, nie? Czy nam bardziej nie zależy na tym, żeby w tym momencie jednak ściągnąć tych inżynierów, nie? Tak, nawet nie wiem, czy po live nie będę kombinował z Wiedźminem, żeby nagrać go. No, trzeci z rzędu, no i ale... I to też z trzema belkami. Kogo oni nam przysłali? Po co on w ogóle przyjechał? To już lepiej było ich tu do odmowy. Jak my mamy później ugrać cokolwiek, jak nam wszyscy umierają? Mają pielęgniarkę przypisaną. Gdzie jest ten przydział? Mają przypisaną pielęgniarkę do pomocy. Dostali dobry sprzęt do działania. Nie rozumiem. I jeszcze było... Jakby poziom operacji był na dwie gwiazdki, nie? Że... No, to tam ciężko było zepsuć ją, no. Ty już przeżyjesz. No chociaż jeden. Na wojnie ludzie umierają, no ale my zrobiliśmy wszystko, żeby oni mieli ryzyko zgonu na dwie gwiazdki. To jest tyle co nic. Hop dostał właśnie ostatniego. Jak tego nie wyleczy, to on naprawdę ma 4-0, nie? Hop to chyba jakiś sabotaż. Tak to też wygląda. Jak tak dalej pójdzie, to nie wiem, przypiszemy go tam do okopów, żeby zdziałał. Z takim podejściem same trójki nam poubijał. I to właśnie to jest sabotaż, nie? Że wyleczyli gościa z jedną czy tam z dwoma belkami, a te trójki najważniejsze to jakoś... A te trójki to jakoś mu nie idą, no. Pociąg, a to widzę nocna zmiana, jakoś dużo, długo będziemy czekać na kolejnego. Dobra, dajcie nam inżyniera. Potwierdź zamówienie. Kiedy wyskoczy ta misja? Kiedy Kumar się odezwie do nas, nie? Bo na tym nam też by zależało. Nie, ulepszenia tu, obozo. No i powoli byśmy musieli się zająć takimi obozowymi sprawami. Oddział, które to było fajne, tu było gdzieś światło. Wszystkie oddziały, a tutaj jest ten specjalistyczny. Myślę, że możemy zainwestować sobie w to i później w światło. Kurczę, my musimy ludzi na kartki zacząć wymieniać. Bo ulepszenia ulepszeniami, ale to jest... Nie mamy już czeków wojskowych, właśnie, o to chodzi. Czyta nam w myślach, dobra. Więc wyślijmy, tylko czy my będziemy mieli... No, ale my nikogo nie wyleczyliśmy prawie, to skąd mamy te czeki brać? Cyk, dawać, akurat będzie szósteczka, no. Wszystkich, ale jak będą potrzebowali kogoś na front, to nie wiem, kogo wyślemy. Czeki, które można wykorzystać w razie potrzeby. No jak nam to leczenie... Ja nie wiem, czy my mieliśmy przy tamtym podejściu taką tragedię na start. Zastanawia mnie też jeszcze jedna rzecz. Czy to jest z góry narzucone, że ci pacjenci zginą? I nie szło ich uratować? Czy to jest takie RNG? Spokojnie mogło być teraz na przykład 10-2, jeżeli, bo tam te pierwsze zgony, no to były jakby nie do ruszenia, ale załóżmy, mogliśmy mieć trzech dodatkowych gości z trzema belkami, czyli to jest 9 kartek straciliśmy tak naprawdę. No, może coś innego wyszło. No zobaczymy, jak tego ostatniego. Ten jest na 3 belki? Ten jest na dwie. Tu są dopiero 3 belki. Kumps. No nie współpracuje z nami ta gra. Tutaj nie muszą odpoczywać. O, wyczerpany. No to cyk. A wy cmentarz nie macie preferencji. No to wypad z cmentarza. Wyjdziecie tu. No najgorzej to się boję tu, co wyjdzie z tą walką, czy po walce. No? Bo wtedy chyba właśnie nam się walka nie odpaliła. Nie? I zakładam, że ta walka może być takim punktem zwrotnym, jeżeli chodzi o zbagowanie naszej misji. Tak, gramy od początku, bo tam bugi nie pozwoliły nam ruszyć dalej. Więc z nadziejami, że to drugie podejście pozwoli ich uniknąć. Co prawda pod niektórymi względami idzie lepiej, jak morale, pod niektórymi gorzej, jak uratowani pacjenci. No cóż. Sir, I am happy to report that Mr. Blank finished the memorial stone. Ah. It is ready now. If you would like to examine it, it awaits at the cemetery. Dobra, super. Mamy ten kamień i co, gdzie jest? A, jest kamień. Fakt. Łe, to my możemy przejrzeć. Tablica wstydu, nie? Trochę. Patrząc z tego, co nam tu wyszło, nie wyszło. Ale ty masz 50 szans randomowo? Nie, my mamy szansę... Ojej, jak to liczyć tam?
No jakieś 35%, że się nie uda, a 65%, że się uda. No i z czterech pacjentów z 65%, że się uda, no nie udało się. No. Jedno belkowe to na amputację, bo szkoda na nich leków. No. Jest to jakieś podejście. Sir, new patient arrived. Kumar, a ty co z tą... A, już tam ulepszenia zrobili, to zobaczymy. O, dobry, tylko... Kurczę, będziemy musieli wrzucić Hopu tutaj, a ostatnio się nie popisał, no. On się wykrwawia, pospieszmy się, oj. Inaczej, podmienimy tam góra-dół paru pacjentów. Tak chyba będzie trzeba zrobić. Kto się wykrwawia? Nie wykrwawia się, szaleją, przesadzają. To tak, tu trzy belki, dwie belki, to myślę, że tak, tego wrzucimy tu. Dwie belki. Tego wrzucimy tu, bo ten już trochę czeka, o ten już jest stabilny. Ja, to kiedy go dać? On jest męczący, wyczerpany. Ty, co z tobą, Hopie, zrobić? Ty jesteś stabilny. Ten nie jest taki męczący. Ile ty potrzebujesz tak? Trzy sztuki. Trzy godziny. Tu są dwie. No to tu chyba wytrwa tyle. Dobra, tak zrobimy. Ustaw odpoczynek. Bo tu będzie 8 godzin czekania, zanim cokolwiek zrobią. Mam nadzieję, że ten stabilny wytrwa jeszcze te 6 godzin, a jak nie, to będziemy kontrolować później. Wszystkich nie uratujesz. Tak, tak. Tylko fajnie, jakby to RNG jakby nam jednak mimo wszystko trochę fory dało, nie? Dobra. To tak. Lecimy ze specjalistyczny system oświetlenia. Ciekawe, czy to tych dwóch inżynierów tam faktycznie działa lepiej, czy nie działa lepiej, nie? Ale zwiększa szansę na powodzenie operacji. Myślę, że to taka podstawa. Kwatery personelu. Lecimy tutaj. Przydziel. Natomiast tego inżyniera, który odpoczywa, to ja bym wrzucił... No chcę do apteki, tak bardzo. Wrzucił tu. To nawet możemy go zdjąć na chwilę. A ten ruszy z ulepszeniem. A, też odpoczywa. To niech sobie odpocznę. Póki co mamy te medykamenty. W najgorszym wypadku za kartki coś zamówimy, zaraz to ogarniemy. Udało się nakłonić, że przerzucić grę na live. No, nie ukrywam, że też pozytywne komentarze, które wokół tej serii czy podstawki się pojawiły, też miały duże znaczenie, tak, w podjęciu tej decyzji, no bo mieliśmy wiele takich gier, gdzie grało mi się dobrze, o, ekstremalnie wyczerpane, no to lecicie tu, a wy to, gdzie grało się dobrze, ale no, zabrakło tego czynnika właśnie, żeby, a ten chciał do apteki iść, dobra, to tak niech będzie. Żeby były też osoby chętne do oglądania. Tablica pacjentów, drugiego chirurga, coś zrobić? Nie, to jest póki co ok wszystko chyba, tak mi się wydaje. Ten stabilny mnie martwi, ale no lepiej tych z belkami tutaj ogarnąć. Dzisiaj nie było tak źle, no czekaj, ale to kto to mówi? Już myślałem, że ten Vernaut już tak sobie żartuje. No nie było tak źle, nie uratowałem żadnego pacjenta. Nie? To w sumie ostatni pacjent z jego rąk teraz idzie. Uratuje czy nie uratuje? I... No chociaż jeden, no panie, dziękuję ci za to. Chociaż jednego ogarnęli, no. Przydział, jak tam pielęgniarki? A co, ten już jest wypoczęty? Szybko im ten wypoczynek idzie. Kurczę, przydałaby się jeszcze jakaś pielęgniarka w tym wszystkim. No ale dobrze. To zobaczmy, jeszcze ulepszenia. Mówiłem, że kostnicę sobie odpalimy. I myślę, że na to możemy sobie pozwolić już teraz. Nie mamy za dużo trupów, bo tam do cmentarza biegają, ale ostatecznie... Czy na cmentarzu biegają ludzie? Ale ostatecznie jak będziemy mieli po walce na przykład dużo problemów, to liczę, że coś z tego jeszcze wyjdzie. Przeczytałem wszystkie komentarze, bo ludzie dają fajne podpowiedzi. Staram się tutaj na bieżąco, tak? To śledzić, kontrolować. A, jak dałem drugiego inżyniera, to czas zmalał 4 minuty. No to spoko. To, nie wiem, chyba warte, grzechu. Jeśli chcesz mieć większe szanse na wyleczenie, doradzę ulepszenie lekarskie. Wszystko zrób. Tak, to dążymy też do tego. O, przyjechał nasz inżynier.
Dążymy do tego celu, aby to, co możemy, przynajmniej na szybko. No tutaj jeszcze chyba ten oddział chemiczny dawał nam jakieś perspektywy, bo było... Co on to miał? A, to jest oddział chemiczny, zmniejsza trudność operacji. Inhalacja tlenowa, to tutaj nie mamy takiego szaleństwa. Tutaj było to, hydroterapia, nie? Że tutaj jest większa szansa na uproszczenie operacji albo na powodzenie. Wszystkie oddziały, no ta hydroterapia była mega. Ale to też no trochę wymaga, bo te ulepszenia na tym poziomie już są dość drogie. Ale zdecydowanie posiadanie takiej hydroterapii już teraz byłoby nam na rękę. Produkcja, tak samo jak... A, tutaj nie odblokujemy sobie jeszcze chemii. Może i dobrze, bo zanim chemię odblokujemy, to dobrze by było mieć na alkohol. Myślę, że polecimy tutaj, oddział chemiczny. I będę próbował tu zaatakować tę... A, hydroterapia potrzebuje jeszcze psychiatryczny na wyższym poziomie. To nie wiem, czy warto się pchać w to już teraz. To czy nam ta chemia się przyda? Zmniejsza trudność na chemicznym, pozwala na wykonanie inhalacji tlenowej. Tu, oddział chemiczny. Zaawansowany punkt to liczę, że nam przyjdzie z... Bo nie chciałbym uprzedzać faktów. Liczę, że zaawansowany punkt przyjdzie nam z fabuły. Centrum, no może niezłe. Nie mamy... A, tutaj oddział chirurgiczny. Dobra. To tu jakby mieć jeszcze jedną kartkę, dwie kartki. To w sumie ulepszenie oddziału chirurgicznego i uproszczenie operacji. To by było... Czy skrócenie nawet czasu operacji. To by było spoko. Jeszcze patrzę z produkcji. Gdzie musieli kiedyś alkohol zacząć robić? Pożywne racje nie. Z tym się nie spieszymy. To dałem ciało ostatnio. Jest na alkohol. Produkuje. A, czy kartki na alkohol? Zwiększa szybkość produkcji. Czy mamy kogoś do przerobienia na kartki? Niestety nie. No tylu zmarło tam, że nie mamy nawet za co tych ulepszeń brać. Jakie musi być obciążające, jeżeli chodzi o psychikę, że żadnego pacjenta nie uratował. No i to od razu na wjazd, nie? To trochę jak się w siatkę gra i ktoś bloka postawi, to już psycha siada. To mi się nie podoba. O, będzie musiał tutaj jakoś dotrwać jeszcze do tego miejsca. Inaczej tego nie widzę, chyba że tu ich... Nie, no ten stabilny już musi wchodzić, nie ma co tam kombinować. Tu mamy wszystko. Tutaj też są gotowi na najgorsze. Te kartki, no brakuje nam tych ludzi, kurczę, co ich tam wysłaliśmy. Powinniśmy mieć inżynierów, którzy robią... fałszywe kartki, jakoś to, że można wykorzystać. Do chirurgii chemicznego, bo to odda. No, tylko że kartek nie mamy, żeby jeszcze tam... Chyba, że brać się już za chemię, to zobaczmy. Chyba, że brać się już za chemię, to pójdzie szybko. No, ale... To by mi się podobało, no. To zwiększanie szans, zmniejszanie ryzyka i wszystkie oddziały. No może zaryzykujemy. Tylko boję się, że trochę za szybko się pcham na te tutaj, na te ulepszenia. Oby nie. Zostawiam was w dobrych rękach. Mam nadzieję, lecę po napój. Zaraz jestem. Dobrze, że... Mam nadzieję, że rozmowy nie było, nie? Mimka nas pilnuje, tak. Potrzebujesz lewe kartki? No, nie, no to... Możesz coś powiedzieć na szybko o tej grze? Teraz wszedłem, szczerze mówiąc, nic o niej nie wiem. To, tak, to jest polska gra. Ma niestety jeszcze trochę bugów, więc trzeba mieć to na uwadze, że nie wszystko może pójść po myśli od razu. I trzeba zrestartować zabawę. Ale ja bym powiedział, że to takie trochę połączenie... Nie wiem, czy Siege Survival... miałeś okazję zagrać, no to trochę Siege Survival z Frostpunkiem. Chociaż przyznam, że
No, Siege Survival był chyba bardziej dopracowany, jeżeli nie było okazji zagrać, to w pierwszej kolejności tam bym sobie trochę czasu spędził. Znaczy ja nie mówię, że to jest ta sama mechanika, tylko podobne odczucia mam. Też jakieś tam nadchodzące ataki, rozbudowa bazy i tak dalej, i tak dalej. No, a tutaj jest trochę więcej takiego excelowego zarządzania. Jedni to lubią, drudzy niekoniecznie, więc w zależności czy pasuje. No. Jedna z obecnie przydzielonych jednostek jest wyczerpana zbyt długą pracą. A, zaczęło się. Dobra, kto jest wyczerpany zbyt długą pracą? Pielęgniarki? Nie. Kurczę, o tym mowa? A, o tym magazyn pechowy. Brak przypisanych ludzi. Ale kostnica jest nam potrzebna, to ten oddział chemiczny może niech pójdzie tutaj. A oddział chemiczny zaraz ogarniemy, no chyba nie zrezygnują z ulepszeń. Czytaj się w ulepszenie oddziału chemicznego. Jedno z nich daje też minus 20... Tak, tak, tylko że jeżeli chodzi o te chemiczne problemy, gdzieś mamy te... No tutaj... To... A, oddział chirurgiczny, dobra, faktycznie. Zmniejszy trudność operacji, tak. To tego szukałem, no. No, dziękuję. Właśnie. Najlepsze jest to, że to jest coś, o czym mówiłem podczas naszej serii na odcinkach, a gdzieś mi tutaj umknęło, tak. Nie tylko chemia, ale też chirurgia. Bo chciałem mówić, że na chemicznym nam nie przyda się. To ulepszenie, ale na chirurgii jak najbardziej. Jak najbardziej, tak. No to zaraz przerzucimy tych ludzi, jakoś to ogarniemy, żeby dawało radę. Leki robią, przydział. Ten system zmianowy był docelowo fajny, bo można było trochę lepiej zarządzać personelem. Brakuje nam jeszcze pielęgniarki, fajnie jakby jakaś misja dla pielęgniarki wskoczyła, albo by się tu pojawiła, ni stąd, ni zowąd. No ale zobaczymy, co wyjdzie. Chyba chwilowo mamy sytuację opanowaną, mam nadzieję. Dobry, stabilny. No ten najważniejszy... A, o, niedobrze. Niedobrze. Sery, wykryliśmy objawy zapalenia wątroby. No nie, wątroba ważna rzecz, morale rośnie, no to bierzemy, to może nawet dobrze wyszło, tak? To takie misje, które nam podnoszą morale, to zawsze w cenie. W sumie tak by wymienić dwie sztuki medykamentów na gościa, nie wiem, chyba dwa czy trzy punkty wbiły, no to na gościa, który daje dwa, trzy punkty, więc dobra zamiana. No trzeba liczyć. Tak, tak, to system zmianowy, tak, to robiliśmy też już w ulepszeniach. No, nie mam takiego ciśnienia, żeby już teraz lecieć, bo w miarę tych osób mamy tyle, że da radę to ręcznie zarządzać wszystko, czy ogarniać, ale docelowo chyba tutaj był ten system zmianowy. Docelowo chciałbym wprowadzić, bo to ułatwia nam wiele spraw, szczególnie jakbyśmy mieli dodatkowy zespół medyczny czy pielęgniarki. Dobra, to jest to, więc może hop na chemię wracać. To jest przydział, tu jest przydział. A tu jest tam przydział, dobra. Niech robi oddział chemiczny ponownie. Kolejny pociąg. Zaraz do 1000. O, dobrze by było ten magazyn lepszy, żeby nie uciekały nam te punkty. Niech sobie odpoczną 2 godziny, wszystko spoko. Tutaj ten leży, tu jest też wszystko spoko. Zmarł po odmowie, spoko. To też nie jest problem dla nas. Ten jest operowany. No najbardziej mnie martwią te pielęgniarki, że w którymś momencie mogą nam nagle zasłabnąć. Ja bym dał to na odpoczynek na 5 godzin. Tak, to wiemy, że tu jest. Ale nam chwilowo kartki... A mogłem poczekać, aż tego by docisnęła. Chwilowo kartki aż tak bardzo nie są nam potrzebne, a za to pielęgniarka będzie potrzebna gdzieś tam w trakcie działań. Masz. A, serial masz. Kiedyś nawet chyba oglądałem z rana tam leciał przypadkowo na jakimś Polonia 1 czy tego typu stacji. Wiadomo, kiedy kolejny live z tej gry? W czwartek prawdopodobnie. Chciałbym w czwartek dwie gry połączyć. Z rana. Koło 21 War Hospital. Zawsze półtorej godziny, dwie. A na wieczór koło 23 House Flipper. Tam chociaż kilka remontów też na półtorej godziny. No, jakoś tak to rozwiązać. Przydział personelu, kurczę, może za szybko tę pielęgniarkę tam zdjąłem. Ale z drugiej strony, jak oni trochę szybciej zejdą ze zmiany, a ten chce pracować, a nie preferowana apteka. Jak oni trochę szybciej zejdą z tej zmiany, to też tam chyba szybciej odpoczywają, tak? Bo jak przeciągniemy ich za długo, to oni wtedy muszą iść sobie na 17 godzin wolne biorą. A Polonii jeden to inne rzeczy leci.
takie softowe, nie? To o tej godzinie. Software'owe miałem na myśli. Koło 21:30 z rana. Nie, no miałem na myśli właśnie, że nieco szybciej, nie? Ale tak, koło 21:30 z rana. Trzy kartki potrzebujemy. Ach, szkoda, że tego... Ale to zaraz doczekamy się. To niech lecą wszyscy do magazynu. To by było spoko, jakby udało nam się go w miarę szybko ulepszyć. Ewentualnie moglibyśmy do apteki przypisać gościa. A może w aptece. To przerobią szybciej te części, co są, a więcej wyprodukują też tych medykamentów. Nie będziemy musieli zamawiać. No. Do której live? Zobaczymy. O! To jest piękne właśnie, War Hospital. Ja myślałem, że mamy 40 minut za nami, a tutaj już minęła... Tutaj już minęła dobra godzina. Co prawda jeszcze nie doszliśmy do pierwszej walki, która nam w ogóle powie, czy mamy zbugowaną grę, bo może ja mam coś, nie wiem, z moim kompem się gryzie czy coś. No pierwsza walka, zobaczymy, czy animację odtworzę. Zresztą można już zapisać w tym miejscu gdzieś. Czy odtworzę animację i czy po pierwszej walce dostaniemy informację, jak się domyślam, o tych ZPO, tak? Bo tu już coś nie działało. Co prawda wydaje mi się, że Kumar ze swoim powiedzenia ser mogę na słówko pojawia się nieco szybciej, ale zobaczymy też, jak to wyjdzie. Hypera, tak, to chyba nawet czasem Tadeusz, który teraz na pulsacie działa, nie prowadził Hyperkę. O, dobrze, sukces. Jest nam potrzebne. Tutaj jakoś się wyjątkowo nie męczą. O, dziewczyna wróciła do gry, no to... niech dojdzie tu. 35! Wow! To już jednego baga nie mamy. To już coś się poprawiło, bo ostatnio było tak, że jak dorzuciłem dwie pielęgniarki, to nie zwiększało nam tych procentów. Kurczę, tak tam mieliśmy tę sytuację, że... No zaraz podmienimy, chociaż ona by mogła do centrum pójść sobie na chwilę. To jak mieliśmy sytuację, że tam te trójeczki leczyliśmy, to może trzeba było wrzucić drugą pielęgniarkę i na dwie lecieć, nie? No kurka. No żal mi tych dwóch gości z trójkami, bo oni by byli no naprawdę, naprawdę teraz z naszej perspektywy no tutaj potrzebni. A! W sumie najlepsze jest to, że... Chciałem powiedzieć, że pielęgniarki chwilowo się nudzą. Ta zmęczona niech leci do centrum. Doskonale, ser. Nawet jak nam padnie, no to nie ma problemu. Najważniejsze, żeby tutaj. Serią wampir. No, ta kostka, nie? Te okolice. Faktycznie coś jest takiego. Kurczę, to teraz myślę, że zamiast jednego inżyniera może trzeba było brać pielęgniarkę i pielęgniarkę wysłać od razu tutaj do oddziału chirurgicznego i na dwie lecieć pielęgniarki. W ogóle cały oddział zapakować. Dobra, ten wypoczął, niech leci ulepszać też. Zwiadowcy nie ma, to działa. Nowi pacjenci przybyli. Nowe rozkazy. VIP-y z noszy nie znikają. Czemu? Nie wiem, to, ale VIP-y to chyba później się pojawią, znaczy później, po pierwszych atakach. Jo! Co z wami? Ten tu może iść, dobry, 4 sztuki, no nie zwróci się, ale kogoś potrzebujemy do walki. Ale z tym to my tu nic nie ugramy. Zbyt męczący, zbyt drogi jak na ten etap gry, no niestety odmowa. Ty żałuj, że nie miałeś zwiadowców, no mam nadzieję, że teraz nam się ci zwiadowcy odblokują i ja tak naprawdę liczę to na zwiadowców. Po Polonii dwie pielęgniarki, a tam też chyba jakieś pielęgniarki czasem występowały. No, liczę, że tych zwiadowców teraz dostaniemy i dane nam będzie poznać tę mechanikę gry, no bo tego zabrakło. Tego zabrakło. Wideo Harlekiny, no, albo tak, no też można w ten sposób nazwać. Te dwie pielęgniarki by były spoko, jak nam... tylko, że aktualnie to ci lekarze się wymieniają, ale jak leczy dwóch jednocześnie, no to wtedy by może coś ugrali razem też więcej. Dobra, pokażcie nam tych z kartkami. Bieda, bo zaraz będzie trzeba na front kogoś szukać, ale póki co kwatera główna. O, i tu chyba pielęgniarka nam się zmęczyła. Tak, ale to póki nie padła, to weźmiemy to. 5 godzin to jest tyle, co nic. A my możemy zrobić to ulepszenie, które zwiększało tu.
Zmniejsza trudność operacji o 25% i zmniejsza trudność operacji, tak, to wydaje mi się. Tylko właśnie, trudność operacji to jest co to jest? To jest zmęczenie, tak? Nas by interesowało... Zwiększa szansę powodzenia operacji. Nas by tak naprawdę... Znaczy zmęczenie też jest spoko, ale nas by bardziej interesowało zwiększa szansę powodzenia operacji. Bo zmniejszenie trudności, tu skraca czas, zmniejszenie trudności jest po prostu mniej męczące dla tego chirurga, ale ostatecznie... ostatecznie jeszcze nie mieliśmy sytuacji, chociaż może za chwilę, jak to nowych nam przywiozą, bo ostatecznie nie męczyli się aż tak bardzo, ale może tym razem będzie gorzej. No dobra, weźmy to, kroplówka, zmniejszy trudność operacji. Co to? A, dobra, oni w aptece pracują, myślałem, że coś im się stało. Z drugiej strony, anuluj. Bo doszliśmy do momentu, w którym zaraz skończą budowę magazynu i będziemy mieli kilku inżynierów, którzy nie wiedzą, co z sobą zrobić. I nam by w takim przypadku przydało się coś do produkcji, albo większa produkcja w aptece, albo w ogóle produkcja... alkoholu, tak. I wydaje mi się, że do alkoholu kogoś wyślemy. To będzie z naszej perspektywy istotniejsze na tym etapie. Zakład inżynieryjny. Bo ten alkohol prędzej czy później on będzie nam schodził w potężnych ilościach, więc jak wrzucimy już ludzi teraz do produkcji jego, to już by było spoko. 11 było... No, może coś, z tego co wiem, morale wpływają też pozytywnie na to, jak oni tam walczą, jak pracują i tak dalej, więc jak mamy wysokie morale, to też jest fajna inwestycja. Dobra, odblokowuj produkcję alkoholu, to bierzemy, bo wydaje mi się, że to nam będzie służyło cały czas. Niech pan... Ja, idź tutaj. A jednocześnie jak będziemy mieli tę produkcję alkoholu w zakładzie, a może jedzenie, a my jeszcze jedzenia nie mamy, oj... To nie zauważyłem, ale alkohol i tak chyba ważniejszy z perspektywy tego, co później się dzieje. Chociaż alkohol sam sobie, nawet tam pamiętam, że opłacało się wymieniać z kartek, więc no, to są do przemyślenia rzeczy. Jedzenie może bardziej się opłaca niż... Matematyka, Excel. A jak się ogląda tę grę, to można sobie wyobrazić, jak strasznie ciężka praca lekarzy była podczas pierwszej wojny, jak musieli podchodzić do życia zero-jedynkowo. No właśnie zastanawia mnie, ile jest takich osób w tym wszystkim decyzyjnych, które no podejmują te ostatecznie decyzje. Tego leczymy, tego nie leczymy, temu odmówmy. Z tym zobaczymy jeszcze, co będzie. No i przez ile rąk to przechodzi? Bo no to... Wątpię, żeby to było tak jak u nas, że jest tylko jeden dyrektor i on się zajmuje każdą głupotą, znaczy głupotą. Każdą ważną rzeczą, tak? Czy tego przyjmiemy, czy to rozbudujemy magazyn, czy to do apteki zamówimy jakieś dodatkowe składniki, czy może jedzenie, co czas zamówić. No nie! Dobra, ale to ten, to jest Polnareffa, to jest pierwszy nieudany przypadek Polnareffa. Więc jestem w stanie mu jeszcze wybaczyć to. Może zapisz grę przed walką? Dobra, to teraz zapiszemy, jak coś wyskoczyło. Znaczy z tym zapisem to jest tak, że to trzeba zapisać na kilka godzin, chyba 5 czy 4 godziny przed walką, żeby zrestartować i faktycznie animacja się otworzyła, bo zapis przed samą walką nic nie daje, tak, jeżeli chodzi o te bugi, przynajmniej z tego co widziałem. Sery, jeśli to możliwe, dowództwo poprosiło nas o przesyłanie im alkoholu, ponieważ mają opóźnienia w dostawach. Ile chcą alkoholu? Możemy poświęcić teraz alkohol, a dostaniemy 2 kartki. I to jest bardzo dobra wiadomość, chociaż my te kartki wykorzystamy na pielęgniarki. O, możemy zamówić już tutaj psychiatrów i lekarza. Oni chyba ostatecznie nie jedzą, mam wrażenie. Pielęgniarka nam się zdecydowanie przyda, bo jak będzie nawet w nadwyżce, to... Chyba, że zwiadowca będzie potrzebował kartek. Zamów pielęgniarkę. Jak będzie w nadwyżce... to ją gdzieś tam wykorzystamy jeszcze tu na oddziale chirurgicznym czy coś. Przyda się. To jest coś, czego nam brakowało podczas standardowej rozgrywki, to pielęgniarek.
pewne elementy tej gry. No z tego, co widziałem gdzieś tam na różnych nagraniach, to właśnie ci zwiadowcy, dlatego mam nadzieję, że wskoczą niebawem. Ci zwiadowcy to trochę tak wyglądają jak te misje zewnętrzne we Frostpunku, no, gdzie się wysyłało saniami tam ludzi i podejmowało decyzje na zewnątrz. Tego mi zabrakło tutaj podczas naszej standardowej rozgrywki. Mam nadzieję, że tym razem będzie dane nam to przeżyć i zobaczyć. Operowany. No dobrze, ale to fajnie jakby pokończyli tę operację, bo faktycznie zaraz będą walki. Ten już to odpoczynek zaliczy. Tu być może też by trzeba, chociaż on chyba odpoczywa jak nie operuje. Bo chwilowo nie ma problemu, tak, z pacjentami, chociaż nie wiem, czy pociąg nam kogoś nie przywiezie. Rozkład. Nie, tutaj widzę, że tu są chyba jakieś problemy, 3 osoby. A ogólnie pociąg nam nikogo rannego nie przywiezie, więc jako tak problemu nie powinno być. Który to nie chciał w aptece pracować, a ten nie pracuje w aptece, no to dobrze. A, wybuduje ten zakład, to będzie mógł iść do zakładu. Tu nigdy nie ma nadwyżki, no. Znaczy fajnie, bo w tej chwili wygląda, jakby było wszystko opanowane, nie? Odpoczynek, nikogo nie ma, ale zaraz dochodzimy do tych walk. Mniej więcej w tym czasie rozpocznie się atak na okopy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ten atak na okopy, ten pierwszy atak nam pokaże tak naprawdę, co dalej z serią. Bo jak się okaże, że on znowu się zbaguje, no to nie ma sensu tutaj. A, jeszcze nie przypisałem pielęgniarki. Kurczę, to ona tam siedzi i co robi? Odpoczywa. Nie za dobrze ci tu? Wracaj do centrum. Potrzebujemy hopa, co nam parę kartek da, bo jak będziemy musieli wybudować obóz zwiadowców, to też chyba nie jest za darmo. Okej, okay, i ten co robił alkohol, znaczy alkohol. To go zaraz przypiszemy. Najgorzej, że tych dwóch się jeszcze będzie marnować, no. Jest tylko jedna pozycja przy alkoholu. Do produkcji. No, potrzebowaliśmy tych sukcesów. Czyli ten sobie odpoczywa. Idealnie w czas. No ten jeszcze trochę poczeka, ale jest wypoczęty, więc nawet jak przywiozą nam jakieś nagłe przypadki, powinno się udać. No zaraz zobaczymy. Boję się trochę tej chwili. Boję się... O, przywieźli nowych. Ale jak? No przecież zaraz będzie... Kurczę, z okopów. Chociaż z okopów to my ich sami będziemy musieli pozbierać. I właśnie, te kartki są nam potrzebne na to. ZPO, żeby wybudować. Ale teraz najważniejszy moment, czy jak to wjedzie na nasze silne tutaj wskazania, to czy się odpali. Jak się odpali, no to znaczy, że możemy grać dalej. Jak się nie odpali, czy ta gra jest satysfakcjonująca? No. Znaczy, ja lubię takie zarządzanie, ale to jest trochę taki Excel, nie? Że to nie jest do końca taka gra, bo tak w Survival to tam było trochę i Excela, i trochę akcji, różnych rzeczy. O, tego nie mieliśmy. Tak, czyli działa tym razem, no. Dziwne te animacje, ale ja traktuję to trochę jako taka forma sztuki, nie? Te cutscenki. No dobra, fajnie, ale z drugiej strony nie odblokowało nam to jeszcze żadnej informacji, że powinniśmy na przykład za tych ludzi się zabrać. Nie wiem, czy to za chwilę wskoczy. Tutaj się ludzie zmęczyli, ogarniemy to. Mamy nadwyżkę materiałów, to moglibyśmy wrzucić ich tutaj, wypoczęte. No ten nie miał dobrej pasy na dole. Ten zdecydowanie nie miał dobrej pasy, nie wiem, czy mu go dawać. Tutaj odpoczynek. Będę walczył 2 razy zaciekle. O, to fajnie działa. No i możemy tutaj też. Bo w sumie to będzie co? 3 godziny gdzieś. To będzie trochę później, ale wypoczęte. Milo ma lepsze te referencje. Działa, tak. Znaczy, zadziałała animacja i teraz... O, jest! Okej. Okay. Majorze, w ostatniej walce ponieśliśmy znaczne straty. Trzeba przetransportować rannych z okopów do punktu sanitarnego. Aby umożliwić transport z okopów, należy zbudować zaawansowany punkt opatrunkowy w pobliżu linii frontu i przydzielić tam co najmniej jeden zespół medyczny. No! I działa to. A, jeszcze tylko kartek nie mamy. Działa tym razem. Wszystko na to wskazuje. Jak nasi inżynierowie, ten co chciał do alkoholu iść?
Niepreferowane miejsce? Dobra. Czyli zakład inżynieryjny w 23 godzinach to przepracuje, podniesie nam morale. Tutaj też nam o 3 punkty. No chociaż tyle możemy zyskać. Ta nie ma preferencji. Myślę, że na chirurgię może lecieć. Ona się zaraz z tą zamieni. Ale chwilowo podniesie nam... Też szkoda akurat teraz je tak... No ale dobra, niech będzie. Bo chwilowo nikogo nie operujemy. Fajnie jakby na ten taki natłok operacji rzucić dwie pielęgniarki. Ale to pomyślimy. Hop, na kartki idzie, a resztę będziemy musieli przemyśleć, żeby wrzucić tutaj na do okopów. ZPO, ile to kosztuje? A to jest za darmo. Tak bym wiedział, to bym od razu lepsz. To lecisz tutaj, przydziel. Jednocześnie zobaczmy, czy możemy sobie coś jeszcze ulepszyć w takim razie, tak. Produkcja by się nam przydała jakaś. Punkt sanitarny. Coś do produkcji by nam się przydało, patrząc na to, że mamy tych gości. Odblokowuje produkcję jedzenia. To jest ten problem, tak trochę jaki mam, że nie wiem, czy produkcja jedzenia ma w ogóle sens. Ale z drugiej strony, jak mamy inżynierów, to lepiej, żeby produkowali chociaż to jedzenie, niż nic nie robili, bo nie będzie nas stać na ulepszenia. Bo tu do apteki to by było spoko, jakbyśmy już te leki, mając alkohol, produkowali. Ale chyba weźmiemy w takim razie jedzenie, plus 2. Zmniejsza koszt produkcji. Szybkość produkcji, to by było fajne, nie? Docelowo. Ale to sobie zrobimy zaraz. Dobra. Produkcję jedzenia, bo przynajmniej tych ludzi będziemy mogli tam wysłać i każdy będzie coś robił. To idziemy spać? Nie, jak spać? No jak działa, to mamy iść spać. Teraz to się można martwić, jak działa. To trochę wygląda jak filmy po klatkę. No, właśnie jest coś w tym takiego... No mówię, takiego artystycznego. No z drugiej strony, jak na dzisiejsze standardy, no to może być... Niezachwycające. No zależy, jak do tego podejść, nie? Chociaż wydaje mi się, że to, co najważniejsze w tej grze, to tutaj widzimy, a niekoniecznie te cutscenki. Dobra, zapis pod działającą grę. Mam nadzieję, że to oznacza, że już z górki ten scenariusz będziemy mogli do końca rozgrywać sobie. Ja nie mówię, że dzisiaj, bo dzisiaj to chyba nie damy rady. Myślę, że do północy sobie posiedzimy. Czy do drugiego ataku dojdziemy? Zbuduj zaawansowany punkt. No tutaj ten punkt fajnie jakby dość szybko wybudowali. W międzyczasie jakby tam ta ekipa odpoczęła, albo z cmentarza zabierzemy ludzi, bo oni chwilowo nie muszą pracować na tym cmentarzu. Bo to by nam też mocno pomogło tutaj w działaniu. Ostatnio jak graliśmy bez wiedzy, to ten punkt pojawił się zdecydowanie za późno. Na czym polega gra? Zarządzamy szpitalem polowym w czasie I wojny światowej. I to tak w dużym skrócie. Wygląda na to, że kula przyleciała na wylot, pozostawiając czystą ranę. Wokół rany są ślady oparzeń, które sugerują, że pacjent próbował się leczyć jakimiś metodami, co z kolei zapobiegło infekcji. Znacznie nie mógł oglądać Rambo, bo jeszcze Rambo nie było, ale zrozumiano. Poradził sobie. Działa, tu siedzimy do czwary, tak? Scenariusz do końca. Nie no, najlepsze jest to, że to takie trochę zdradliwe, że się patrzy, ło, 12 dni, to jest chwila, mam... A po odmowie przyjęcia, okej, okay. To nie miał innych szans, znaczy nie było szans, żeby się sam wyleczył raczej, a trochę szkoda, może gra powinna też dopuścić opcję na samo wyleczenie. Ale dobra, jak tutaj w centrum? No i tu się pojawiają problemy, na kartki, czy szaleć i do okopów, ale wolałbym chyba jeszcze mieć kartki, bo to nam da jakieś perspektywy do ulepszeń. Z drugiej strony, mając okopy na niebiesko, no pewnie też możemy się czuć nieco bezpieczniej, jakby już siedzieli w okopach i już byśmy wiedzieli, że nie musimy się tym przejmować. Noga odrośnie. No, na przykład. Niech nam budują te centrum. Jak to z tej ekipy? O, ci już sobie odpoczęli. Nie ma preferencji, nie ma preferencji, nie ma preferencji. Właśnie, czy ktoś jeszcze ma jakieś preferencje? Bo fajnie by było wykorzystać te preferencje do... Ten wykorzystuje swoje preferencje, ten też. Nie ma preferencji, nie ma preferencji. Tutaj też nie ma preferencji. Okej. Okay. No to tam jeszcze jakieś morale nam podbiją. No? Bo nie chciałbym wysyłać ludzi na morale już teraz, czy przerabiać na morale, bo brakuje nam i kartek, i towaru, i wszystkiego. Ale z drugiej strony, mając teraz morale, nie wiem, 75%, jeżeli dzięki temu by działali lepiej, tak za darmo, no to też by była spoko opcja. No. Tyle rzeczy do przeliczenia, przemyślenia. Idziecie do centrum. Dobra robota. Można przetransportować rannych z okopów do szpitala. Zaakceptuj. Dużo ich tu w okopach. O kurcze. 2, 3.
No piąteczka, piąteczka. Zobaczymy w jakim tem, w jakim stanie. Czy my nie mieliśmy 9? A nie, może tam było 6. Jakoś tak, nie wiem, jakby zniknął jeden zmarły. O, tu nawet się przynajmniej wyświetlają teraz. Pierwsze wrażenie robi takie nowa gra od twórców Frostpunka, to niespodziankę, bo nie. No i jest taki klimat frostpunkowy, nie ukrywam. Szczególnie liczę, że zwiadowców jeszcze dzisiaj zobaczymy. Jest taki trochę klimat Frostpunka, ale na pewno gra dużo jakby mniej rozbudowana niż Frostpunk, mimo wszystko. Lekarze z Usoni leczą wszystkie choroby. Domyślam się, w jaki sposób. Sir, operation was successful. Dobra. Pokażcie nam ten przydział. No to chyba pielęgniarka będzie zaraz, tylko która była wcześniej. O, póki przerzucają ludzi, tam będą na odpoczynek. Sir, o. Nurses are on the way. W sumie ten system dwuzmianowy z jednej strony jest wygodny, bo nie trzeba tym zarządzać, ale z drugiej strony, jak kontrolujemy tutaj te wykrzykniki i tak dalej i dajemy im odpocząć, no to jednak ten dłuższy system 24-godzinny działa całkiem nieźle. A, to amputację to można na morale przerobić, bo ja myślę, że amputacja no to jakby nie daje nam żadnych bonusów, ale jeżeli amputowanego moglibyśmy na morale przerobić, może faktycznie, ile amputacja? Jedną kartkę kosztuje, to jesteśmy w stanie to ogarnąć. Będzie niezdatny do walki, no właśnie, ale czytałem w komentarzach, że też nie można go przerobić na kartki, ale jeżeli szłoby takiego pacjenta na morale przerobić, to okej, okay. Gorzej tylko jak co drugi będzie teraz na amputację szedł, to w sumie nie byłoby nam na rękę. Excel od nowa? Tak. Tak. Nie, gier nie brakuje. Gier jest mnóstwo. Palwordy. Palwrotki. Gier jest mnóstwo, ale nie ma tak dobrych gier jak ta. No. Zmniejsza trudność operacji. Patrząc na to, że tych ludzi nam przybywa, ale my chcieliśmy coś w produkcji już tam zacząć działać bardziej, nie? No, zobaczmy, czy nam pozwolą produkować... Kurczę, jedna kartka. Kogoś trzeba przerobić na kartki. Albo na alkohol. Nie, my mieliśmy tutaj, zwiększa szybkość produkcji w aptece, ale było coś, co zwiększało i aptekę. Tak mi się wydaje, że było coś, co zwiększało szybkość produkcji i w aptece, i w... Gdzie wy to macie? Zakład skraca czas konstrukcji. Ile to kosztowało? No to też by było fajne, patrząc na to, że nie mamy. Pozwala przechowywać? Nie. Wydaje mi się, że było coś, co skracało czas produkcji. O, zwiększa szybkość produkcji w aptece. Tak, to będzie fajne. Myślę, że to warto by było sobie już odpalić teraz. Panowie, lecicie razem do roboty. Przydziel. Będziemy mogli więcej rzeczy zrobić. Aby na morale, ale to ty wybierasz, którego na amputację. I jak masz krytycznego z jedną kartką, a chłop zjada 8 leków, to tylko amputacja. A, faktycznie. No to rzeczywiście tę amputację będziemy musieli przemyśleć niebawem. Ten sobie odpoczywa, bardzo dobrze. A kiedy nam przyniosą tych tam z okopów, chłopów? Okej, coś walnęło? Jest dobrze. W serialach medycznych... No właśnie, ja też mam nadzieję, że co jakiś czas to ktoś sobie tu wyciągnie kulkę, sami się wyleczy. No. Magiczne uzdrowienie. Autoklawy było spoko. No dobra, to autoklawy niech zrobią szybko. Kontroluj ten zaawansowany punkt opatrunkowy, bo nie będzie hopa i zaczną szybciej umierać. Właśnie mnie zastanawia, jak tymi noszami przenoszą to szybko, ale póki co to chyba nie ma problemu, bo pielęgniarki nie mogą tam iść jako tako, no. To myślę, że ogarniemy. Z cmentarza bym tylko zdjął, żeby ci sobie odpoczęli, bo... W szpitalu leżą zwłoki. No ale nie ma żadnych zwłok. Nie przesadzaj, dziewczyno, okłamujesz nas. Martwi 8, oczekując na pochówek 0. Cmentarz jest. Postrzał głowy wertykalną amputację, tak to. To może mieć ręce i nogi. Gorzej z głową. Nie? Musisz sam ich zabrać z okopów, ale to muszę kliknąć? Nie. Nie no, tu chyba te zespoły medyczne przychodzą. Mam nadzieję, że to tak działa, że zespół medyczny leci, bierze ich z okopów, przynosi tutaj i stąd później. No tu już jeden leży, tak? Czy ilu leży? Zespoły medyczne. Możemy najwyżej tych, jak sobie odpoczną ci z cmentarza, chociaż widzę, że tu już jadą kolejni. Jakby odpoczęli ci na cmentarzu, to można by było
przypisać ich tam do tych okopów, tak? Po każdej walce. Zastanawia mnie, co się tutaj dzieje, bo tu te dni upływają nam tak ładnie, równo. Tutaj coś się już zaczyna dziać niedobrego. Tu znów jest równo, żeby po 11 znów coś się wydarzyło. I nie wiem, czy to bug, czy tak ma być. Co z tymi lekarzami? Dobry, dobry. A, ten odpoczywa, ten jest wypoczęty. No to dobra, niech wniosą jeszcze tego jednego. Ale amputację na morale można przerobić, więc to jest też całkiem dobry biznes. Stabilny 8-1. No zupełnie się nam nie opłaca. Zmęczy gościa, będzie nas drogo kosztował, nic odmowa. Proszę mnie ratować. Uratujemy twojego kolegę. Mam nadzieję, że to dobra wymiana. Wypoczęty. Pielęgniarka niepotrzebnie tutaj siedziała chwilowo. Bo co? Pytanie, czy jak ona nic nie robiła, to czy sobie odpoczęła, czy tak średnio? Ale to dajcie Elkę tutaj na oddział, bo powinna też coś tam zdziałać. Ten jeszcze godzina w aptece morale podbije i ten 18 godzin w kołchozie i też podbije morale. Dostępni inżynierowie. Mieliśmy ulepszyć, a amputacja miała wjechać i ona jest za 1. Dobra. Dobra, to amputację też możemy tutaj przypisać. Za dużo teraz tych inżynierów chwilowo mam. Siemanko, dzień dobry, dzień dobry. Witam tak szerokie grono na Twitchu. Słyszałem, że Twitch, nie wiem ile w tym prawdy, czy może ktoś szczegóły jakoś tam zna lepsze. Słyszałem, że Twitch ma ostatnio jakieś takie problemy, że gdzieś tam cięcia robią, tak? Wyszli z koreańskiego rynku. Ciekawe, jak to ten nasz będzie wyglądał docelowo w takim razie. Ale póki mamy gdzie się spotykać, to dzień dobry. Dobra. Kogoś na kartki musimy wymienić. Czy jedna kartka nam ratuje sytuację? Bo właśnie to jest ta najgorsza trochę taka gra. Że lepiej te kartki by było wykorzystać teraz do ulepszeń, ale z drugiej strony czułbym się bezpiecznie, jakby to już było na niebiesko. Czy my możemy podejrzeć? Jak to będzie wyglądało? A, możemy podejrzeć. Dobra, to chociaż tyle fajnie z tymi kartkami. To ten idzie na kartki. Czyli już widzimy, jak oni będą wyglądać to w okopach, te siły. To fajnie, bo można ewentualnie zrezygnować z kogoś, jakoś inaczej to powysyłać. Zróbmy tak, będę się czuł bezpiecznie, chociaż mówię... Raczej trzeba by było podejść do tego tak, żeby nie zabezpieczać się już 2 dni przed atakami, a dopiero później, a teraz tych ludzi na kartki wymienić. Z drugiej strony, jakby szczęście nam nie dopisało i teraz byłby znowu szereg zgonów, no to mogłoby wyjść, że nie jesteśmy w stanie wyleczyć nikogo. Centrum... Tak, tak, byliśmy właśnie w centrum. Inżynierowie nam odpoczywają, tylko tak, zespoły medyczne. Ja bym dał tu, w okopach. To co, tu są 2 zespoły potrzebne, czy jak? Oczekujący na zespół medyczny. A, jeden gość, jeden w Chyba, że się nam zablokował właśnie jeden zespół, bo słyszałem, że i takie kwiatki tutaj potrafią wyskoczyć. Zruszmy ich w ten sposób. Gdzie jest ten zespół medyczny? Tam ci ruszyli. Wy też idźcie tu. O, tu coś chyba dobrego się wydarzyło. Ser, pacjent ma ciężkie oparzenia, ale jego ciało zaczęło się goić. No i super, zrozumiano. Szczęśliwa pielęgniarka tam ratuje nam sytuację. Gdzie jest ten zespół? Brakuje mi trochę opcji. Tu ten jeden, no ten nie umrze chyba. Brakuje mi trochę opcji przyglądania się tym zespołom, bo tak, ci lecą do okopów. Kim ty jesteś? To też zespół medyczny? A nie, to są żołnierze, których wysłaliśmy. To jest zespół medyczny. Bo mam wrażenie, że ten jeden zespół medyczny, który powinien zbierać ludzi z okopów... A tu jest. No to dobra, może działa. Ale to strasznie długo im to idzie, no. Kroplówka. A, że ulepszenie kroplówki. O tym mowa. Moment, zobaczę, jak to wygląda. Punkt sanitarny, tu nikogo nie mamy. W ulepszeniach kroplówkę, czy gdzie? No chyba była gdzieś ta kroplówka. Nie, to hydroterapia była. A tu była kroplówka. Tak, tak, faktycznie, za 3 kartki. Tylko, że póki... Bo ta kroplówka, ona się przyda w momencie, jak będziemy mieli nadmiar pacjentów. A w tej chwili jeszcze go nie ma, chociaż... Nigdy nie wiadomo, kiedy nas zaskoczą. Zmniejsza trzeba się szybkość pogarszania stanu. Też niezłe. Dobra, dodatkowe miejsca nie. Zastanawiam się właśnie ten pokój... Te pokoje tutaj, pielęgniarek, zespołów medycznych, tylko nie mamy ludzi, żeby to na kartki przerobić.
Myślę powoli nad apteką, tak na poważnie. Zwiększa szybkość produkcji o 25%, też brzmi nieźle. Ale jakbyśmy zaczęli już robić środki chemiczne, a w przyszłości te piguły, to by było spoko. Niech sobie jeszcze odpoczną. To by było naprawdę spoko. Możesz wsadzać pacjentów do pojemników z decyzją przed zakończeniem rehabilitacji. A to tak, tak, ale ja wolę ad hocowo działać. W sensie, jak już mamy gościa, wiadomo, że przynajmniej szybciej go wypisujemy, ale z drugiej strony, jak już mamy gościa, no to wtedy jakoś, nie wiem, czuję, że ma większą kontrolę nad tym. Rób ulepszenia. Tak, tak, tylko dajmy im odpocząć i pomyślimy, co to możemy ulepszyć. I weźmy kogoś, preferowane miejsce to jest apteka. A, o, kolejne. To im się te preferencje tak nagle odpalają, znikąd? Apteka. Czy to ten, co jeszcze nie skończył swoich tam działań w aptece? Weźmy tak, tutaj hopa. I damy Lindena tutaj do zakładu, żeby jedzenie robił. Wydaje mi się, że to jest czas, w którym powoli to jedzenie też mogłoby się pojawiać. Zabiegi specjalne. To decyzje, które można podejmować w punkcie sanitarnym, pozwalają ratować życie pacjentów mniejszymi środkami, ale kosztem ich niezdolności do służby. Istnieją dwa rodzaje zabiegów. Amputacja i inhalacja tlenem. Przeprowadzanie u pacjentów zabiegów specjalnych wymaga połowy środków i połowy umiejętności, ale uniemożliwia wysłanie pacjentów do okopów lub kwatery głównej. Okej. Okej, to nie jest takie złe ostatecznie. Faktycznie to działa fajnie. Niech sobie odpoczną. Czyli tak, ten hop, co tutaj leży, ciężki przypadek. Znaczy już nie ma sensu go tam brać pod uwagę, nie? Bo on jest ciężki, a tutaj... Ale jak się pojawi znów w przyszłości taki, to faktycznie na morale jak znalazł. No, to nie myślałem o tym w ten sposób, a daje nam to duże perspektywy do kombinowania. Zapis. No cały czas mnie martwi to, czy to działa. Przybliż. Bo zupełnie... No tu niby chodzą te zespoły, ale mam wrażenie, jakby tu jeden zespół chodził. Chyba, że są potrzebne dwa zespoły, żeby w ogóle to funkcjonowało, ale... Gdzieś mi brakuje jednego zespołu. Powinno być przybliżenie na pracowników. A takie, że możemy ich znaleźć na mapie. Bo o ile widzę ten jeden zespół tutaj biega, to co robi drugi zespół? A tu są. Chyba, że to ci sami. Dobra, ci biegną tam, a tam ci już wracają? A nie, to ci wracają. Dobra, to chyba działają dwa zespoły. Ciężki jak dożyje operacji, to go wyciągnij. No to byłby w stanie. Na pewno warto, bo ma dość... Nie ma dużych szans na przetrwanie tego. Z drugiej strony... Wow, Lavis, dzień dobry, pozdrawiam ciebie oraz cały czat. Witamy, witamy i dziękuję. Do amputacji. Znaczy, gościa wysłałem do amputacji, żeby nie było. Ale amputuj, tak, tak, tak. To co, to amputacja jest większa szansa i kosztuje mniej. I trochę mniej. No zobaczymy, pierwszy przypadek amputacji. Symulanci to są, tak. To nie jest typowy live, gdzie mógłby czytać czat? Nie, no jest właśnie nawet lepszy niż typowy live, bo ten czat na bieżąco dzisiaj czytamy, nie? Więc w przeciwieństwie do tego, jak jeszcze niedawno graliśmy w 4K, to trzeba było czekać 40 sekund, a teraz akcja, reakcja. A awatar już skończony, tak. Tam zostały nam jakieś misje poboczne, typu iść tam zanieść jakiemuś do jakiejś wioski tam owoce, czegoś tam, albo rybkę. Albo inne, dobra, bez żadnych skojarzeń, no ale zanieść cokolwiek tam do jakiejś wioski i nara, nie? To no też myślę, że to nie są aż tak ciekawe misje, żeby się jakoś specjalnie temu bardziej przyglądać. Ella Webb. No Ella może niech przeżyje jeszcze tę amputację tutaj. Wypoczęty, czy on idzie? Czy on idzie? Niech Ella jeszcze tutaj w czasie amputacji będzie, a to będziemy mogli powoli kończyć im tę zmianę. O ich nie czytasz? Nie, no czytam wszystkie. Rób ulepszenia, tak, no to było przed chwilą nawet. No. Mnie zastanawia, kiedy oni tych tutaj prześlą, bo jeszcze tak jeden w okopach leży, a kiedy oni ich przetransportują do szpitala? Chyba, że to ci, co teraz tu przyjechali, to właśnie oni. Te okopy to jest dla nas taka świeża sprawa. Ktoś zmarł?
dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele. No to tak, amputowany zejdzie ze służby, a tutaj lecimy do kwatery głównej, kartki póki co. I dzięki temu możemy... No tylko zobaczmy, czy ten przeżyje. I jest. Poszło miło. No to teraz tak, zespoły medyczne działają, inżynierowie się nudzą, ale to weźmiemy jednego na ulepszenie czegoś, chyba że nam będzie potrzebne. Ale zwiad to fabularnie. Właśnie, w którym momencie ten zwiad wyskoczy? Po następnym ataku? Ja bym powoli chciał już ten zwiad gdzieś tutaj wprowadzać. Masz jakąś misję oprócz tego przetrwania? A zaraz zobaczę. To nie, to jest chyba to, jak zdejmiemy gościa, bo nie mamy nikogo na cmentarzu i oni chcą, żeby na cmentarz wysłać ludzi, ale nam się nie opłaca wysyłać teraz ludzi na cmentarz w momencie, gdy specjalnie nie mamy kogo tam pochować. Zwiększa szybkość produkcji. Ta apteka trochę jest kusząca, wiem, że nam dawała radę wcześniej, ale moglibyśmy produkować już chemię. Szczególnie, że zmniejsza koszt produkcji. O! Tutaj też gdzieś mieliśmy coś, że zmniejsza koszt produkcji. Zmniejsza koszt produkcji w zasobach o 10, apteka. Bo nam to zmniejszenie kosztu produkcji docelowo się gdzieś przyda, ale chyba nie tak bardzo jak przerobienie alkoholu na chemię już teraz i robienie leków, bo później tego cały czas brakuje. No więc może uprzedzimy fakt. A jeszcze spojrzę tylko, czy jest coś istotniejszego. Zwiększa szybkość produkcji w aptece docelowo też, ale niekoniecznie teraz. Plus 2 to nie ma potrzeby, zakład też nie ma potrzeby. Tu jest wszystko ok. Można by było ewentualnie, jak się dwóch gości nudzi, to ulepszyć ten... Gdzie to było? Te zakładu ulepszenie, nie? Za dwie kartki, ale 25% szybciej te ulepszenia tworzymy. To jest też wygodne i później daje nam dostęp do... dodatkowych osób. Chyba się nie opłaca tych leków. Znaczy z tego, co później widziałem, to właśnie bardziej się opłaca je produkować niż te podstawowe. Te podstawowe to możemy sobie tam ogarnąć z zamówień, z kartek, nie? Ale te lepsze leki są dość istotne. Zastanawiam się nad pielęgniarkami, zastanawiam się nad... A nie, lekarz to nie jest, tak? Bo to jest zespół medyczny. Skraca czas na odpoczynek personelu. To jest też wygodne, bo jakby nie patrzeć i lekarz tam sobie odpoczywa i pielęgniareczki i tak dalej. Więc to się przyda zawsze. Na system dwuzmianowy jeszcze bym się nie spieszył. Centrum nie jest zawalone, zwiększa szybkość, to też nie ma takiego ciśnienia. Coś, co by nam poprawiło sytuację. Lavis, raz jeszcze, cały dzień czekam na Stalkera, ale patrzę, że w końcu jest, więc będzie co oglądać przed spaniem. Oj tak, tak, nie no, myślę, że Stalker teraz co dwa dni standardowo będzie wskakiwał, chociaż niebawem zacznie się jeszcze jedna seria ze Stachem. Więc trochę tego wszystkiego będzie, wrócą co najmniej dwa filmy na kanał dziennie, ale już też domykam wiele spraw, tak żeby to się udało, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. I dziękuję. Raz jeszcze. Dobra, skracamy czas odpoczynku. Wydaje mi się, że docelowo to może nam całkiem fajnie tutaj wyjść, więc ty chciałeś coś? Kurczę, nie pamiętam, który chciał iść tamto. Nie ma preferencji, a ten do apteki. Dobra, to zamieńcie się panowie, a ty idziesz do apteki, tak sobie. Tak marzyłeś o tym. No, wydaje mi się, że docelowo ten szybszy odpoczynek, szczególnie z perspektywy chirurgów, będzie spoko. Czy gram jeszcze w Destiny? Tak bardziej od DLC do DLC, ale mi się marzy nowe Destiny, tak żeby się odnaleźć w tym wszystkim na świeżo, bo przyznam, że trochę się pogubiłem, jeżeli chodzi o Destiny. Co i jak tam nieraz działa? Operowane, dobrze wypoczęte i wypoczęte. A, dobra, to sobie potem może odpocząć. Jakoś tak mało tych pacjentów mamy. Nie chcę wywoływać wilka z lasu. Przewożony pacjent? Ale to co, to ten tutaj? Ej, jak te morale? 61 przed chwilą było. To co, że przewozili pacjenta i zmarł i nagle ranny zmarły? Okej. Okay. To co, na noszach im tu zginął, czy jak? O co tu chodzi? Bo się pogubiłem już teraz. Z tymi przewożonymi. To im poszło? Wyszło czy nie wyszło, no? Pocznij sobie, dziewczyna, i tak tam w centrum nic się nie dzieje chwilowo. Pozdrawiam z Kopenhagi. A, to również pozdrowienia w stronę Kopenhagi. Na stałe, czy tak urlopowo? Albo służbowo? Oddział chirurgii na drugi poziom. Właśnie, tam też coś myśleliśmy o tym.
Miejsce dla dodatkowego chirurga. No dobra, i tutaj było... Tylko właśnie to jest to, że skraca czas operacji. Jak zaczną się kolejki, to na pewno będzie świetne, ale bez kolejek to nie wiem, czy jest tak potrzebne. Martwi mnie to, że nie wiem, czy tych z okopów przenieśli nam w końcu, nie przenieśli. Tutaj jest ktoś w okopach. Niosą jednego. Jeden zmarły, dobra. To rozumiem, że ekipy, co miały zrobić, to zrobiły. Będziemy mogli tam ich odesłać z powrotem jednych na cmentarz. A drugich pozwolimy im odpocząć, jakoś to będzie. Jak umierają w okopach, bo ich nie leczysz. Tak, ale my z okopów... A, tu jeszcze leży jeden. Ale nie wiem, czy to nie jest jakiś bug. Bo mieliśmy naprawdę dwa zespoły przypisane, żeby nosić ludzi z okopów. Tutaj, żeby ich przenosić dalej. Jakoś to tak dziwnie działa. Do punktu sanitarnego trafił ważny pacjent, który wymaga pana uwagi. Dzień dobry, redaktorze. Jak tam paczuchy? Wszystkie dostarczone? Bo widziałem, że wielki powrót do Death Stranding, tak? To zanim rozpocząłem. Radzę dokładnie przyjrzeć się jego przypadkowi. Jest nasz VIP. Służbowo, to dobre miejsce na służbowo. Jest powrót. No ja mam nadzieję, tak po cichu liczę, że może by mogli w tym roku no nam... W ogóle to ja bym marzył na jesień, żeby dwójka wyszła. Marzę o dwójce jesienią, jakkolwiek by to nie brzmiało. No, żeby dwójka wyszła, ale no zobaczymy pewnie trochę marzenia ściętej głowy. No, to patrząc z perspektywy, że wykonujemy operację na każdym kroku, to takie dość... Obrazowo można podejść do tematu. Czy się ostatnio uzależniło od Destiny? No można się uzależnić. Szczególnie jak się ma jeszcze ludzi do gry, to już w ogóle. Czy nie było ulepszenia jak nosze? A to zobacz, a to gdzie by były te nosze? Dobra. Ser, pragnę pana poinformować, że szeregowy Ralphie Morgan zostanie awansowany do stopnia kaprala ze względu na wyjątkowy zapał i nieugięte męstwo podczas obrony okopów. Powiedziano mi, że szeregowy Morgan samotnie utrzymywał swoją pozycję pomimo przeważającej siły wroga przez ponad pół godziny, zanim przybyły posiłki. Ze względu na jego osiągnięcia zalecamy nadanie jemu sprawie wyższego priorytetu i zapewnienie mu szybkiego powrotu do czynnej służby, czyli co, amputować. Wyczerpująca operacja. Pewne ryzyko powikłań, super. Szansa na uproszczenie, nie wiadomo. Ryzyko niepowodzenia, nie wiadomo. No, trochę zmniejszamy. Mamy dwie pielęgniarki. No, tutaj to jest operowane, to niech sobie leży. I zastanawiam się, gdzie go tu przypisać. Ale jeżeli on jest taki męczący, to niech idzie tu. A ten stabilny inaczej, niech idzie tu. I doktor przyjdzie za chwilę. Zaraz zobaczymy. Chociaż... Charlie nie miał dobrej pasy. Walecznego VIP-a warto do okopu wysłać. No, chyba tak, bo oni tam potrafią też dawać różne bonusy. Ale to ciekawe, jak sam pan sobie życzy. No, ale to były dobre... No to zabrzmiało, jakby ona powiedziała, rób co chcesz, no. Poczułem się źle z tym, co nam tam powiedziała. Ile jeszcze tam będzie operowane? Na końcówce. Bo zastanawiam się, gdzie tego VIP-a przypisać, nie? Bo ten jest wypoczęty. I on będzie wypoczęty, a ten będzie bardzo wypoczęty, ale Vermut ma ogólnie złą pasę. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie w tej grze, czy nie. Z drugiej strony, za godzinę, tu by można było to fajnie wyrównać. Dobra, zaufam Vermutowi. Thomas Park wiedzie za tego. Zaufam Vermutowi, że wie, co robi. 8 godzin i strasznie go to wykończy. Tak, będą dwie pielęgniarki, są chyba przypisane, tylko się zastanawiam, czy lekarz ma znaczenie, nie? Póki chyba nie mają bonusów, to nie ma znaczenia. Nie amputuj, nie, no wiem, to był żart, żeby amputować chopa, nie? To tak, tylko tutaj się zastanawiam, komu przypisać ten jego przypadek. Nawet się zastanawiam, czy nie pójść dalej. Trzech pielęgniarek nie dać na czas tej operacji. Jak tutaj ten Vermucik będzie się zbliżał, to wrzucimy jeszcze jedną pielęgniarkę. Niech się wszystkie ostro zajmą tutaj ekipą. Weźmy tak. Ona odpoczywa. Nie, ładuj się tutaj. 48%. No jak nam tego VIP-a nie wyleczą, to ja nie wiem, co to będzie. Nie? Zapiszę. Kogo jak kogo, ale VIP-ów to chciałbym wyleczyć w tej grze. Jak w życiu w sumie to chyba działa trochę. Dzień dobry po raz pierwszy.
Może warto szybko wbić kroplówki? Nie jesteśmy chyba w stanie tak szybko wbić kroplówki. Gdzie to te kroplówki były? Kroplówka. Kroplówkę już mamy chyba. A tutaj kroplówka. Zmniejsza trudność operacji. Tylko, że trudność operacji to jest, że oni się mniej męczą. A póki co to nie jest dla nas wielki problem, bo nie mamy aż tak wielu przypadków. Póki co, nie? Bo to zaraz się pewnie zmieni. Zawsze się zmienia. Zastanawiam się nad tym zaawansowanym punktem. Patrząc na to, jaką wolno działa, czy nie warto by było jednak wydłużyć nam tego czasu, gdzie oni sobie leżą i jakoś się trzymają. Od nowa pierwszy rozdział? Tak. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie tym razem. No te dwie kartki bym w coś wpakował. Albo spójrzmy tutaj jeszcze. Chociaż teraz w centrum nikogo nie ma. Dobra, oddział dla pielęgniarek. Ulepszmy. To będzie spoko, bo może jak nam dadzą... Tak, jest. Pokoje pielęgniarek. Jak nam dadzą opcję, żeby kogoś zatrudnić, to myślę, że w pielęgniarki warto zainwestować. Sobie nie odpoczął, no nic. Odpocznie po robocie. A liczę, że niebawem wyskoczy jakiś event, który nam odblokuje coś, tak? Możliwość pozyskania personelu. Bardzo dziwne, że nic nie było dawno. Na Palworda się nie skuszę? Kurczę, próbowałem jakoś ugryźć ten temat, ale no serio, no nie mogę się przełamać do tej gry. Nie rozumiem jej sukcesu, gratuluję jej sukcesu, ale no... Zakładam, że jest dobra, bo nie wierzę, żeby tyle ocen na Steamie, czy a inaczej, nie wierzę, żeby zmusić tylu graczy do gry na Steamie, ani nie wierzę, żeby tyle ocen się myliło, ale jakoś no... No mimo wszystko nie potrafię, no. A jak to na kanale mówiłem zawsze, nic na siłę. Tak, 6 piguł to będziesz wskrzeszał, no. Taki jest plan. Nie każdy lubi każdą grę. Może jakbym potrafił tak jakby, nie wiem, znaczy inaczej, bym grał online, albo nie przenieśli to do centrum. Może jakbym był takim bardziej graczem online, multiplayer, albo w koopa do tego zasiąść, no to też bym inaczej na to spojrzał, ale tak to, no. Nie do końca to potrafię. O, jest nasz VIP. Pokażcie nam z karty tego VIP-a, wejdź do PS-a. No trochę jak redaktor kebab. Nie wiem, czy kebab z nami jest, ale tak tutaj. A nie będę nic mówił. Jeszcze wyjdzie, że jakoś tutaj... Sir, new patient arrived. Źle wyjdzie. Dobrze. Krótsza operacja. Jeszcze prostsza operacja. Sir, wygląda na to, że na szczęście kula zatrzymała się na kości, nie wyrządzając większych szkód. Dobrze. Dobrze. Gorzej, że tu nam się ekipa zmęczyła. Ło, panie. Nie opłaca się, bo myślałem, że amputować, ale to za dużo i tak nas kosztuje. Jeszcze tego tu wrzucimy na wieczór sobie, a tego do kosza. Znaczy odmowa, nie? Żeby nie było, że do kosza to źle mogło zabrzmieć. Ekstremalnie wyczerpanych niestety trzeba tu przerzucić, ale chwilowo oni nie są tam potrzebni. I tu mam nadzieję, że ta ekipa jakoś sobie działa, że nie porzucili tego trupa. Tu ktoś jeszcze leży? Nie, zmarły. W okopach już nie ma. Ale nie wiem, czy akurat ta ekipa nie niesie ostatniego z okopów. Tu ktoś szedł właśnie. O, nasz VIP ma chyba szansę wyzdrowieć. Krótsze operacje, ale się trafiło. Ale się trafiło, jeszcze nie męczące. Z 6 gwiazdek na 2. Wygląda na to, że nasza wstępna diagnoza była błędna. No, na VIP-ie? Rana została oczyszczona, a odłamki usunięte. Ale nie ma poważnych uszkodzeń wewnętrznych, ani innych powikłań. Niedługo powinniśmy skończyć. Ło! No i proszę. Czasem RNG jednak potrafi... A, zmarły. To co, zmarłego zakładam, że już nie będą dawać na stół. Więc co mogliśmy tu zrobić? Zrobiliśmy wszystko i teraz... Tych ludzi z zaawansowanego punktu możemy przerzucić na cmentarz. Są na miejscu, właśnie, już jednego wzięli. Są w właściwym miejscu. No jak im ten VIP nie wyjdzie, to ja nie wiem, co się stanie. Nie grałem, ale generalnie też to, że na coś jest hype, to jeszcze nie znaczy automatycznie, że musi być dobre. Znaczy tak, to że hype to nie musi oznaczać, że dobre, ale jak jest hype i rekordy popularności na przestrzeni w sumie odkąd powstał Steam i do tego jeszcze ocena 93%, to coś za tym musi się kryć. No. To jest właśnie zaskakujące. Coś się za tym musi kryć wyjątkowego. Ale zobaczymy, jak za miesiąc będzie sytuacja, bo to tak naprawdę będzie test dla tej gry. Aniu, do zobaczenia w czwartek. Liczę, że ponownie szpital. Tak, to chyba się zobaczymy w szpitalu, no.
Wypoczęty. No, to szybko poszło z tym VIP-em. A, ten krytyczny, to już nie ma co go wyciągać tam z karty. Morale mnie smucą, że tak nam spadły. Gorzej, że w centrum nie mamy ludzi, a nie wiem, czy możemy ich chwilowo do kostnicy przypisać. No ale dobra. Wyleczymy VIP-a, to przypiszemy pielęgniarkę do centrum. Szczególnie, że tu się zrobi trochę spokojniej. Co my mogliśmy zrobić? A, może tych. Pokażcie inżynierów. Ty nie masz preferencji, ale mógłby produkować jedzenie. Wraz z kolegą. Już jest inaczej. Zespół medyczny odpoczywa. Oj, ci z cmentarza. Ekstremalnie wyczerpani. Oni nie pochowali przed chwilą gościa? To gdzie jest ten jeden trup? A, dobra, może tam u nas. Niech sobie odpoczną. Tutaj też jakoś działa. A to ten pociąg tak hałasuje. Już zrozumiałem, o co tu chodzi. O, idealnie. Też lubię. Ciężkie oparzenie. Ciało zaczęło się goić. No i póki co to zaczyna jakoś się... Zaczyna się jakoś to zazębiać fajnie. Można dać pawulonik? Chyba nie. Chyba nie. Do której live? Zaraz pewnie będziemy kończyć. Co prawda, trochę mi szkoda kończyć patrząc na to, czy wszystko działa. Jest! Mamy naszego VIP-a. Dobra, pielęgniarki już nie muszą robić dobrej roboty. To, co miało być zrobione, zostało zrobione. Teraz tak, któraś ma preferencję? Tata niech leci do centrum. Obecnie odpoczywa. A jak wy tu wyglądacie ze zmęczeniem? Ta nie jest zmęczona, a ta? Ta by sobie odpoczęła, bardzo dobrze. A ta? O, ta też by sobie odpoczęła. Kurczę, a powoli my musimy centrum opróżniać. Powoli by trzeba było z centrum tam ściągnąć. Ale chyba nie ma już złych operacji, no. Nie ma nawet więcej. Ten jeden to my możemy sobie zaryzykować i ta pielęgniarka co jest, to niech sobie skoczy do centrum, o. Okłady, no, okłady pomogły, z piersi kurczaka. Punkt opatrunkowy na tę chwilę warto ulepszyć, czy nie można? Znaczy, punkt opatrunkowy... Mowa o sanitarnym, czy o tym tutaj? A, ten. Teoretycznie można, ale wydaje mi się, że nie warto przeznaczać kartki na to, nie? Bo można by było, że mogą sobie dłużej poleżeć. 25%, ale my dość szybko ich przerzucaliśmy. Wydaje mi się, że mamy... kilka tam bardziej priorytetowych rzeczy do wykonania. Pacjenci do psychiatry. A do psychiatry myślę, że po jakimś ataku, że po kolejnym ataku. Tak mi się wydawało, że jakieś takie większe zmiany to zawsze są po atakach. Nie? Kuchnie bardziej się. No z kuchnią wiem, że był problem pod koniec. Tylko ogólnie później był problem z tymi ładunkami i nie wiem, czy nie warto by było zainwestować tym razem jednak w niższe zużycie materiałów. Bo pod koniec, to my lecieliśmy tak ze wszystkim na styk. A fajnie by było, jakby to nie było na styk. No i alkohol jest spoko, bo to się zawsze tam przyda później. To zdecydowanie będzie ok. Na ten moment jestem zdziwiony, jak mało nas tutaj... Dobra, weźmy tych wypoczętych tutaj. Jak mało nas tutaj gnębią pacjentami, bo wydaje mi się, że przy naszym poprzednim podejściu no to cały czas coś się tutaj działo, nie? A tutaj jeden chirurg wypoczęty, drugi zaraz sobie też idzie na odpoczynek. Żadnych walk większych nie mamy w najbliższym czasie, możemy sobie też pozwolić. No tutaj centrum fajnie jakby. Inwestuj, tak, tylko nie mamy jeszcze czego zainwestować, w sensie no ci ludzie wszyscy odpoczywają. Nawet jednej kartki nie mamy, żeby przeznaczyć na coś. Więc jak tam sobie odpoczną, no to wtedy ogarniemy temat. Liczę, że zaraz przyjadą pacjenci. W sumie pacjenci to jest dla nas pewna waluta. No. Jak brutalnie by to nie brzmiało. Moglibyśmy im te lepsze racje... O, a po odmowie przyjęcia, okej. Okay. Te racje by można było lepsze przepisać, ale... Nie ma co szaleć. Zastanawiam mnie, czy ktoś w czasie swojej rozgrywki przypisuje podwójne racje w kantynie, bo z jednej strony fajnie podnosi to morale, ale z drugiej strony przecież ten koszt jest tak wielki, że ja nie wiem, kiedy my mielibyśmy produkować tę nadwyżkę. Pacjent z pokoju numer 3 przed chwilą umarł. No właśnie. Co jest? Gorzej jak na się punkt sanitarny zbugował. No nie rozumiem sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Czysto na stołach, no. Dajmy chwilę, może to jest rzeczywiście bug, już jestem nieświadomy tego, to pierwszy raz w czasie trwania tej serii, a dobra, przyjechały nowe osoby, no to tyle dobrze, bo pierwszy raz w czasie trwania tej serii mamy tak, że jest naprawdę czysto na stołach, no.
W aptece jeszcze... A dobra, to dajmy mu chwilę, niech popracuje sobie jeszcze, tu nie w aptece. To preferencje cały czas mnie zastanawiają, czy one mogą się pojawić ni stąd, ni zowąd. Ale chyba nie ma aż tak źle, albo dobrze. Dobra, te 12 minut, to do 17 niech pracuje. Bardzo dobrze. New patient to tak brzmi, jakby posiłki przybyły. Nie? O, wyczerpane, dobra, nie ma preferencji, podbił nam morale. Ty też do apteki. A hop z jedzenia mógłby skoczyć do apteki w takim razie. Co prawda nie mają kawał drogi do przejścia, ale wydaje mi się, że to będzie dobre. Trzeciego chirurga. O! Coś chcecie powiedzieć na jego temat? Czy kolejny VIP? Kolejny VIP! Stabilny! Dobrze wypoczęty. Ojej! 15 sztuk! Na amputację by się nadawał. Ale łatwa operacja. Co on daje jako VIP? Majorze, zwracam się do pana z prośbą o pomoc dla jednego z naszych niemieckich jeńców. A, to jest to, co go ostatnio wzięliśmy i nie wypuściliśmy ostatecznie. Doznał poważnych obrażeń podczas pobytu w jednej z placówek naszego biura i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Bylibyśmy wdzięczni, gdyby zwrócono go nam w pełni zdrowego, na wszelki wypadek, gdyby doznał nowych obrażeń podczas dalszego pobytu u nas. No dobra. To się wytnie, no. To trochę jak lemingi. Na Twitterze obserwuję ludzi, którzy tłumaczą, że studio. Chmary grających, dobra. A, mowa o tym. O Palwardzie, tak? Dalej. Szkoda materiałów na jedzenie, lepiej. Tak, no też mi się wydaje, że docelowo to jedzenie lepiej zamawiać, ale to jak mamy już wystarczająco, no to dość późno się pojawia ten moment, w którym lepiej jedzenie zamawiać. Pociąg będzie dopiero później. To jest pierwszy rozdział, ten z pociągiem, ale to jakoś później nam wskoczy. Dobra, ja bym go wziął na stół. Znaczy chcąc, nie chcąc, weźmiemy na stół, tylko tak. Pielęgniarki, jak on? O, wypoczęły. Weźmy dwie pielęgniarki tutaj. Ta w centrum niech sobie zostanie. Niech one sobie idą. I teraz weźmy tego stabilnego hopa, do tego dobrze wypoczętego, bo nie wiem, w którym momencie pielęgniarki zaczynają działać. Czy jak one wejdą i już w czasie operacji, czy dobrze, żeby one wbiły przed operacją, bo inaczej to nie rozpoczną tam działać. Tutaj niech sobie odpocznie, to będzie chwila, chyba że na rozgrzewkę dać, tak? Dajmy tę chwilę pielęgniarkom. Niech one sobie wbiją do centrum chirurgii. I dobra, i możemy już chyba po tego pacjenta wysłać ekipę. Stabilny, dobrze wypoczęty. Sir, bitte nein! Pozwólcie mi umrzeć, nie oddawajcie mnie tym ludziom. Nein! To tego nie mieliśmy ostatnio, Naina. No nie, Naina nam wzięli już. Czemu on już się liczy jak operowany? Bo boję się sytuacji, w której Naina już nie będą brali pod uwagę, że pielęgniarki wspierają nam te działania. Chyba że on się będzie liczył dopiero za chwilę. Vipa ciężko zabić. A to może faktycznie niepotrzebnie te pielęgniarki. A, dobra, nie zwróciłem uwagi, że on ma jeden poziom tylko. To ta jedna dziewczyna. A jak one są razem w centrum? Jeszcze zobaczę z ciekawości. Jeżeli ona jest razem w centrum, a skuteczność 82%, to rozumiem, że ci panowie szybciej wtedy dochodzą do siebie. To Ela się zajmie Nainem. A tu byśmy musieli zająć się tą ekipą, bo oni trochę długo im to schodzi, to leżenie. Do kwatery głównej, cyk. Wyjdź. Tu martwią mnie to okopy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Amputuj, no właśnie. Nie no, nie mieliśmy go przesłuchiwać jeszcze. Jeden oczekuje na pochówek, inżynierowie, o kurczę, a ten co tu ma? A, 9 godzin w aptece. Nie, to przypiszemy go jak odpocznie. No to cyk, do medykamentów idzie też. Kolejnego gościa, to działa. Czy mamy jakieś ulepszenie za jedną kartkę? W ogóle powinny być podświetlone te, które możemy sobie na szybko ulepszyć. Oddział psychiatryczny. Nie mamy chyba nic takiego za jedną kartkę. No. O, tu coś jest. A, dobra, to już mam zrobione. Już się ucieszyłem. Inhalacje tlenowe na chemii. Nie wiem, czy to jest. To rozumiem, jak amputacja działa, ale...
Nie mamy nikogo na chemię. No nic nie wymyślimy. Tutaj też nic nie wymyślimy. Produkcja, nic nie wyczarujemy. No dobra, myślę, że jesteśmy... Mamy na tyle fajną i bezpieczną pozycję, jeżeli chodzi o... O co, to trochę ta operacja będzie trwała, żeby czekać. Za ile? Za 2,5 godziny wskoczy. No dobra, to jeszcze to, te dwie operacje przejedziemy. Bo myślę, że to jest już taki w miarę spoko czas, że można by było... Można by było kończyć live'a. Zapisać gdzieś to w okolicach 10 dnia. Było tu więcej puszek. Ej, halo! Upton, nie denerwuj mnie. Zapisać koło 10 dnia, żeby być na tyle daleko przed walką, żeby nam się czasem safe nie zepsuł. Oszczędzaj na niższe koszty produkcji, bo materiał jak nie zamówisz... To... No, w sumie... Jak ten koszt produkcji, to tam wygląda produkcja. Nie zwiększa szybkość, tylko było... To było tu, zmniejsza koszt produkcji. 3 kartki. No to może fajnie by było. I później tutaj mamy, pod warunkiem, że sobie ulepszymy. Ale w końcu ulepszymy. Dobra. Dobra, to faktycznie, jak będą te 3 kartki, to jeszcze dzisiaj byśmy to ogarnęli sobie. A, tu mamy ich wygodnie rozpisanych. Nie widziałem tego wcześniej. Bardzo mało mamy eventów, które dają nam dodatkowych ludzi. Chociaż czy kogoś brakuje? Niekoniecznie, no. Amputacja głowy chyba aż tak dobrze nie ma. O! Ser, wygląda na to, że pacjent ma wszy. Po zakończonej operacji powinniśmy wykonać dodatkową sterylizację. No dobra, morale rośnie, zwiększ koszt. No już i tak, kurczę, kosztowało nas to sporo. Może będziemy musieli zaraz zamawiać medykamenty. Kogo oni nam przywieźli? Dawać kartki, więcej kartek. O, 3 kartki, no idealnie, hopie, wracaj tutaj do domu. No już myślałem, że nam ich nie dali. No to teraz tak, ulepszenia, no to zaszalejemy. Produkcja, gdzie tu jest produkcja? Nie zwiększa, zmniejsza koszt produkcji. To jest niby 10%, ale jednak te 10% mam wrażenie, że robi robotę. Szczególnie w takiej dłuższej perspektywie. No. Tak mówiłem, to mniejsze spożycie posiłków, to w perspektywie całego rozdziału daje fajne wyniki, no bo tak jedna rzecz to średnio. A ten jeszcze czeka na doktora. Kurczę, bo próbowałem sama poszukać, ale historia medycyny nie mój konik. Może ktoś tutaj wie, czemu podanie tlenu dyskwalifikuje. A, no. Też aż... Chciałbym odpowiedzieć, ale szczerze nie wiem. Nie wiem, kocham makaron. O, ale jaki bolognese, czy każdy wchodzi w grę? Przy to wszyscy mieli na froncie. No proszę, a nam tutaj Niemca, no i na opluli, nie? Ciekawe, czy coś prócz tego jeszcze tam się znajdzie. A dobra, już myślałem, że to ten bug. Dobra, oczekiwanie na decyzję, lecisz do kwatery. Powoli będziemy musieli innych, chociaż tego tutaj wyleczą, to tego wyślemy. Mam nadzieję, że on doda 10% waleczności ludziom i wtedy wyślemy go na front. Ej, proszę, jak to centrum. Przed chwilą było zapchane, teraz... A, dajmy im jeszcze chwilę, niech tam wszystkich nasze koleżanki wyleczą i wypiszemy równo. Bardzo fajnie to idzie. Będzie znowu dużo kartek, będzie można działać. Jak to ulepszenie idzie? Do przodu też. To chyba sobie tę aptekę rozwiniemy, bo też powoli jest ten czas, w którym powinniśmy pewnie produkować coś na chemię. Ua, oczekiwanie na decyzję. A co się stanie, jak jedyneczka pójdzie tutaj? Nie będzie. To wracaj! Nie wysłałem cię tam. No, a jak dwójeczka pójdzie tutaj? O, i jest niebiesko. No i super. I to jest to, co potrzebowaliśmy. Co prawda ten VIP pewnie jakby poszedł, to by załatwił to, co trzeba, ale wolę zawczasu już mieć wszystko gotowe. Cyk, mamy znowu masę kartek. Są dwa pod rząd. Znaczy tak, zakładam, że te, o tych mowa. Tylko mnie zastanawia, czy na przykład po tym ataku, bo wciąż nie wiem, jak te siły w okopach są przeliczone, czy ten atak tutaj uwzględnia straty z tego ataku, czy on nie uwzględnia i na przykład tutaj stracimy 5 ludzi, i się okaże, że tutaj robi się na czerwono nagle, mimo że było na niebiesko w tym miejscu, nie? Bo to też wiadomo, jak to w tych grach potrafią wyskoczyć różne niespodziewane sytuacje i tego się trochę jedynie boję, nie? Że wszystko pod kontrolą, a zaraz się okazuje, że haha, nie ma tak dobrze, o wyczerpany, tam chyba przyjechali nowi, zaraz ich podmienimy.
No, więc mam pewne obawy co do tego, jak to może działać. Tak, są już ci wyczerpani, no nie tak dość mocno. Glyn, chodź tutaj. Nowi są w drodze. Dobro. O, no i to jest jeden z tych, co lubimy. Takich to przyjemność i obowiązek operować. Chyba dlatego, że dużo tlenu niszczy mózg. Kurczę, ale do tego stopnia, że on... No tak, bo w kwaterze głównej to on by musiał tam na roboty jedzie. Przydałby się jeszcze jeden lekarz? Nie, lekarzy nam nie brakuje. To bardziej ta ekipa tam, medyków może. A, weźmy tego też tutaj. Emanuela. Dobrze wypoczęty lekarz. Dobrze tutaj póki co to wszystko rokuje. Więc jest ok. Około 20% tlenu jest w powietrzu i taki poziom nie jest toksyczny dla człowieka. No tak, tylko chodzi o to, że ten zabieg z tlenem... jak to wygląda? Kwestia, dlaczego to jest porównywalne z amputacją? Nie? Dlaczego taka osoba jest niezdolna później do... czy to służby w okopach, czy służby w kwaterze głównej? Tylko jedyne, do czego się nadaje, to wypisać do domu. Jako, że podawanie tlenu zwiększa przeżywalność w wielu stanach ostrych, to zgaduję, że jest to po prostu fanaberia twórców gry. Ewentualnie długie inhalacje stężone tlenem potrafią przeorać płuca. Ten VIP z centrum miał lecieć do okopów, bo znaczy mam nadzieję, że miał lecieć do okopów. Syn żołnierza wstąpił do wojska, aby być bliżej swojego ojca. Na początku wojny walczyli razem w jednej jednostce. W styczniu jego ojciec został zabity przez niemiecką artylerię na jego oczach. Zaniósł martwe ciało ojca z powrotem do okopu w nadziei, że medycy będą w stanie go uratować. Od tego czasu nosi dwa zestawy nieśmiertelników, swój i ojca. No i to jest ten, co tam sam walczył z nimi, więc myślę, być może, a możemy poczekać w sumie. Tylko tu w tej grze jest cały czas, że możemy poczekać. Możemy poczekać, co będzie, jak dojdzie do siebie, bo bym się nie zdziwił, jakby gra nam wprowadziła przy okazji ten jakiś kolejny event. Nie? Gdybyśmy się dowiedzieli, co tam się kryje za tym eventem. Nie mamy chyba żadnych ważnych przypadków. Może niech to wróci do tego kolegi, chociaż też tam... A, idź do chirurga. Może pomoże pod koniec. Ulepszenia. Lecimy z apteką. Myślę, że jak mamy tyle kartek, to możemy sobie pozwolić. Produkcja odczynników i tutaj jeszcze zmniejszyć ten koszt. No i zaczniemy odczynniki produkować, bo już mamy trochę alkoholu. A myślę, że odczynniki będą też dla nas istotne docelowo. Ale to nie jest tak, że to stricte... To chirurgii polega tylko toksyny... Znaczy ja nie powiem. Nawet ta chłopski rozum nie chce tutaj podejmować się... wymyślenia tego, dlaczego ten tlen powoduje. Może Gustaw będzie oglądał zapis, albo jest... Znaczy chyba już o tej godzinie... Pewnie nie, bo jutro praca, tak? Ale nie podejmuje się chyba wymyślenia tego, co może to powodować, ale no widocznie coś się dzieje takiego, że się nie nadaje do służby po tym tlenie. Może to jest jakiś ciężki przypadek, który okej, jest jak gdyby utrzymany przy życiu, wyleczony, ale już jest tak wyniszczony, że no nie nada się do biegania po okopach. Kobiety, żołnierki nie trafiają do tego szpitala. No i to nie Battlefield 1? Na jedynce, w jedynce chyba biegaliśmy. No? Może ma niedotleniony mózg i się... Właśnie się bardziej zastanawiam, że nie tyle... Chociaż z drugiej strony to jest jakby trochę jak amputacja, że nasze widzimy się, czy my podamy tlen, czy nie. Czyli jakbyśmy go leczyli normalnie, a nie tlenowo, to mógłby dojść do siebie. Bo jeszcze rozumiem, jakby to byli pacjenci, których możemy tylko tym tlenem jakoś ratować. I nie wiem, może po prostu tak ciężkie przypadki, ale z drugiej strony, jeżeli to do nas należy wybór, tak z amputacją, czy tniemy, czy nie tniemy, to tak samo tutaj, czy podamy tlen, czy nie podamy, no to faktycznie, za to musi się kryć coś chyba innego. Ciekawy problem, tak? Ciekawe pytanie, no ale to... Liczę, że do następnego live'a będziemy mieli rozwiązanie. Po prostu niszczy płuca. No ale to nawet jakbym miał, załóżmy, zniszczone płuca,
to czemu nie może w kwaterze głównej pracować? Bo ile tam, załóżmy, do okopów się nie nadaje, no jestem w stanie zrozumieć. Ale tlen chyba też dyskwalifikuje z kwatery głównej. Gdzie to jest? A, to, a niezdatny do walki, okej, czyli do kwatery... Dobra, to może to jest jakiś kierunek. Że faktycznie niszczy płuca i nie nadaje się do okopów, ale w kwaterze głównej może pracować. Zakładając, że to chodzi o zniszczenie płuc. Dobra, ale no ma to już jakieś tam prawo bytu, nie? Morale rośnie, bierzemy i zmniejsza trudność. Super. Pozwoliła nabrać większej wiary, a to ten hop, któremu nie wychodziło wszystko. O, jak morale ładnie urosło. Oby tak dalej. Nie zepsuć niczego. Jak to nasz VIP? 3,5... Nie, to jest 3,5 godziny, tak? Nie 3. Tak, 3,5 godziny i kończymy. Znaczy, my kończymy pewnie za jakieś 10 minut, ale 3,5 godziny naszego VIP-a i mamy koniec też naszego live'a. Tutaj wszyscy w kolejce. Powinno być dobrze. Ile masz zabitych, ilu uratowanych? Tutaj u góry widać. 12 zabitych, 22 uratowanych. Jakoś to się jeszcze wszystko kupy trzyma. Jakoś, nie? To jest chyba najlepsze określenie naszej sytuacji. 10 dnia zwiadowcy wskakują. No to fajnie by było jeszcze na tym zapisie dojechać do zwiadowców. Faktycznie, jakby była opcja, żeby się pojawili, to na pewno byłoby nam to na rękę. Ty ci odpocznij, a Ella też pewnie zaraz będzie chciała odpoczywać. No niech sobie odpocznie w centrum. A nie, to są dwie Elle. Elle. Widzę, że inżynierowie. O, wyczerpany to ten. A. Preferowany, a ten do apteki, on miał już w sumie dawno iść do apteki. Dobrze wyszło, ten też wyczerpany, niech sobie odpocznie. A ten mam nadzieję, że dokończy robotę. O ile chętnie bym posiedziała 3,5 godziny, to już dzisiaj zaspałem do roboty, głupio by było to powtórzyć. No. Nie chciałbym być tym, przez którego tam... Jest ryzyko zaspania do roboty, no. Dobra, jak nasze centrum? A, chwilowo nie działa, bo tam... No właśnie, najgorsze jest to, że jak oni sobie przechodzą między tymi budynkami, no to... Ich zmiana już się liczy, ich czas leci. Właśnie, a nie widziałem, czy jak mamy 12-godzinne zmiany, czy one wychodzą o 7.30, żeby dojść na 8, czy wychodzą dopiero o 8. To... Jak te zmiany są liczone? Chwilowo... Bo tutaj nawet się nie opłaca, bo jaki hop ma tutaj? Jedna belka, łatwa operacja, myślę, że możemy pielęgniarkę zdjąć. Ele, niech sobie też odpoczywa. Możemy ją zdjąć stąd i tutaj problemu nie ma. Na wszelki wypadek zapiszę, jeżeli 10 dnia mieliby się pojawić zwiadowcy. To fajnie by było tym save'em dojechać do tych zwiadowców i nie zbagować czegoś, więc zobaczymy, co wyjdzie. Gorzej, jak zwiadowcy są w stanie, ale chyba nie ma żadnych ukrytych ataków, nie? Cóż się wydarzyło? Warto kupić tę gierkę? No trzeba wziąć pod uwagę, że mogą być bugi. Bo nasze pierwsze podejście zniszczyły bugi, nie? To jest chyba największy ból, jeżeli chodzi o tę grę. Taka bardzo excelowa, bym powiedział. Mi się podoba, ale ja uwielbiam takie gry z zarządzaniem, z myśleniem, co i jak. Ja czuję się tak, może była okazja do pogrania, to często powtarzam przy tej grze. Czuję się w takiej produkcji pomiędzy Frostpunkiem a Siege Survival. Na pewno mniej rozbudowana niż Frostpunk czy Siege Survival, ale o! Ale coś pomiędzy jakby to było. O nie! A myślę, że to atak na pociąg. Trochę podobne, tak, ale we Frostpunku jest jednak więcej takich różnych rzeczy. O! The cannons are not aiming at the hospital, but at our trench lines, Major. They're German howitzers, hence the missiles seem to fall close to us. The recent bombardment got me thinking, Major. We need a specialized unit to gather information about events outside the hospital. We cannot only rely on the pieces of information from HQ. I received permission from headquarters to commission a scouting unit, but it was conditional. The scouts are to be under your command, not mine. I understand, Lieutenant Colonel. I see you're not happy with that.
No. But I know better than to argue with HQ. They will send someone to lead the unit as soon as you prepare lodging for them and request their arrival. Very good. Thank you for your work and help, Lieutenant Colonel. To nas ominęło ostatnio. Mam pytanie, będziesz jeszcze przechodził raz przechodził Frostpunka? Nie, jedynki chyba nie byłoby sensu. My przeszliśmy całe wraz ze wszystkimi DLC. Jedno DLC chyba nie ograliśmy. W sensie tam wiem, że były trzy możliwe zakończenia, to zrobiliśmy jedno chyba w tym DLC. Do przemyślenia, ale raczej chyba będzie tyle gier różnych, że nie byłoby sensu chyba wracać do jedynki. Majorze, rozpoznanie powinno zapewnić nam więcej informacji o zdarzeniach w pobliżu szpitala oraz wskazać miejsca, z których możemy pozyskać dodatkowe zasoby. Zdecydowanie zalecam budowę namiotu zwiadowców. No tego też nam ostatnio zabrakło. Teraz tak, operację skracamy. Wygląda na to, że na szczęście kula zatrzymała się na kości. Jeszcze zobaczmy, czy po tym ataku... Ach, niestety tutaj też doszło. Więc póki pamiętam, co i jak tu działa, to nie mają kogo chować, ale tu panowie... Niech cisną do tego wszystkiego ulepszenia. No najgorzej, że nagle się okazuje, że my musimy do okopów ludzi wysłać, a nie mamy kogo. I tego się trochę bałem. Zwiad ile kosztuje? A, za darmo jest, ale 12 godzin. Umożliwia wysłanie oddziału zwiadowców na misji. Okej, ale my chcieliśmy jeszcze produkcję. A, 6 kartek, to nie jest takie tanie. Ale tutaj, znaczy 12 godzin, 12 minut. Czemu oni tyle to... Moment. Najpierw przydział. Nie tu. Tu inżynierowie. Czemu wy tak tu się zatrzymaliście? Nikt nie ma preferencji. No to spoko. Więc może, skoro mamy tylu wolnych, to cała ekipa ruszy, a faktycznie skraca nam to czas. Tylko, no właśnie, czy to się opłaca? Bo mamy czterech ludzi, którzy zrobią to w 6 godzin. Ostatnio nie mieliśmy zwiadowców, nie? Więc się udało. No może przez to, że nie wczytywałem zapisy, tylko gramy, tak? Leci. Wyślij do... Kurczę. Znaczy to trochę jak we Frostpunku działa, nie? Że czterech inżynierów robi to w 6 godzin, jeden zrobi w 12, ale pytanie, czy nie lepiej by było... Załóżmy dwóch wysłać tutaj, bo to przyspieszenie o 2,5 godziny ma jeszcze sens. Czterech chyba nie ma sensu. Czterech absolutnie nie ma sensu przypisywać. Dwóch myślę, że jeszcze ma to jakoś ręce, nogi. Ale tu myślę, że możemy powoli lecieć do apteki pracować. I nad chemikaliami. Dobra, niech może to tak wygląda. Tu mi się nie podoba, że te materiały, no tak wciąż brakuje. Te materiały mi się średnio... O, Ralfi jest gotowy. I Ralfi to jest nasz VIP. Właśnie, to zapiszę jeszcze przed wysłaniem VIP-a, ale no i tak by musiał iść na front, patrząc na to, że mamy trochę trudną sytuację. Ale co się wydarzy, jak on skoczy na front? No ten musi do kwatery, chcąc nie chcąc. Ja tam będę męczyć w kwaterze, a ten VIP leci na front do okopów. No jest zielono. O, jest jakaś wiadomość. Majorze Wells, szanowni lekarze, dziękuję za połatanie mnie. Postaram się ustrzelić paru szkopów na waszą cześć. Wszystkiego dobrego. Zrozumiano. Morale rośnie. A, wow, prawie. Kurczę, tak by do 75% dojść. No ale nie możemy pozwolić na 70%. W sensie, musimy pozostałych też wysłać do okopów. Póki tu jest zielone, a nie niebieskie, nie? Gaz musztardowy łączy się z glutationem, który działa jako antyoksydant w organizmie, przez co nasz organizm nie może skutecznie bronić się przed szkodliwym działaniem tlenu. To jest, bo ja wiem, że tu czat był cały czas z tym tlenowym, to działaniem i szkodliwością tego tlenu. Wiem, że cały czas było tutaj dyskusja nad... Oj, aj, ua, dobra, nie, zupełnie się nie opłaca. O, kolego, witamy w naszych skromnych progach. Zapraszamy na stół. Nie zauważyłem go tam. Przybliżenie, zaraz tylko jeszcze tak, wrzućmy na oddział dziewczynę, tu w centrum sobie działa, ta niech chwilę poczeka. No, chyba, że przyniosą na nowych ludzi, to weźmy jeszcze jedną dziewczynę. Dawno mnie to nie było, mam zwolnienie. Ale zwolnienie z tego powodu, że dawno nie było i to na ten czas co nie było, czy zwolnienie aktualnie, jakieś L4 i można posiedzieć razem dzięki temu na live'ie.
Jak ugryźć temat zwolnienia? Dobra, zaraz zobaczymy jak ten... Lupton dojdzie do siebie, jak to będzie wyglądało. Dobra, Lupton, pokaż co ty tu masz. Do okopów. O, dobra, Lupton nam uratował sytuację. Co prawda... No mnie zastanawia... A, otrzymujesz czeki wojskowe. Co dostaniemy z kwatery głównej za tego chłopa i czemu 3 dni aż będzie leżał? Przed chwilą wydawało mi się, że 2 dni miał tam leżeć. No dobra, a ten obóz zwiadowców, ale to będą budować. Mam nadzieję, że gra się już nie zepsuje, bo chyba nie ma co tutaj już, nie wiadomo jak... Co możemy zrobić? Albo... Kurczę... Znaczy nie, no już zwiadowców nie będziemy puszczać, szczególnie, że nie wiem, czy zwiadowców nie będzie trzeba zamówić. Zamów zasoby, zamów personel. Zwiadowców, a jak będzie budynek? Będzie trzeba domówić. Żeby zwiększyć liczbę otrzymywanych... A są takie rzeczy? Chyba nie ma nic na zwiększenie liczby otrzymywanych pacjentów. Krótsza operacja. Dobra, bierzemy to. Co tu się wydarzyło? O! Ser, właśnie rozmawiałem z kwatermistrzem. Wygląda na to, że mamy spore zapasy alkoholu. Pomyślałem, że moglibyśmy rozdać trochę naszemu personelowi w szpitalu lub częściej podzielić się z żołnierzami na froncie. Jestem pewien, że podniosłoby to morale. Jak już brzmi pana decyzja? Następna walka... W ogóle fajne podejście, że... 10% do siły bojowej przy następnej walce, że ten alkohol im pomoże, nie? Ale rozumiem, że się rozluźnią, nie będą tacy źli. Ale w sumie zamienić to na morale, rozdaj alkohol personelowi szpitala, to też w sumie takie... Połyczko, nie? Bo mam nadzieję, że to nie jest event, który wpłynie na to, że nagle operacje nam nie wychodzą. Nie? Oby. Dobra, połyczku. No jak za 12 sztuk alkoholu 4% morale, to nie wiem, czy to jest udany biznes. Ale jeżeli przekroczyliśmy 75%, a dzięki temu nasze działania są wydajniejsze, to jest dobry biznes. To był cytat z Barei. Parafraza, tak. To jeszcze te trzeba by było. Łubudubu, ja w tym kierunku. Last train to home, czy jak tam? I co z tą? Przynieśli go już tutaj, czy dopiero idzie w drodze? Jest VIP, stabilny VIP. Nie no, to bierzemy VIP-a na stół, a co z nim jest nie tak? Do majora. Piszę do pana z osobistą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na sprawy poruczników de la Puergo. Byłbym bardzo zobowiązany, gdyby został operowany i przeszedł rekonwalescencję jak najszybciej. Jestem znany z tego, że odpłacam za okazaną życzliwość lub wrogość. Ponieważ jestem człowiekiem wpływowym, mam pewną władzę nad tym, kiedy szpital pozyska dodatkowe zasoby lub pracowników. No! I to ostatnio na hop nie zapłacił, to mam nadzieję, że teraz zapłaci podwójnie. Syn generała chciał zostać malarzem, ale jego ojciec nalegał na karierę wojskową. Dzięki kontaktom ojca został mianowany porucznikiem w wieku 18 lat, ale zamiast bezpiecznego przydziału Wielkiej Brytanii wybrał przeniesienie do Francji. Według podwładnych jest dość kompetentnym i sympatycznym dowódcą pomimo młodego wieku. Nie no super, no bierzemy hopa na stół. Myślę, że... Ej, kot. No... Myślę, że chyba przetrwa tę godzinkę sobie tutaj, a trafi w wypoczęte ręce. To nie będzie trudna operacja. Dziękuję, że pozwolił mi pan przeżyć. No, nie każdy miał tyle szczęścia, nie? Kocie, ty też nie będziesz miał zaraz szczęścia. Bogusław Linda, brzmi znajomo, ale w sensie, że malarz tutaj? Ale to pierwsza wojna, to... No właśnie. Chyba, że no właśnie, to pierwsza wojna, nie? I po wojnie zmienił nazwisko i wrócił do malowania. Kurczę, najgorzej, że ci wykończeni. Dobry czy nie? No dobrze rokuje, grzech by było nie brać. Bierzemy tutaj. Mamy temat rozwiązany. Jeszcze kogoś przywieźli tym pociągiem? Ilu ich tutaj wożą? Ładunek. Dobra, rozkład jazdy. Nie wygląda to tak źle. Tutaj będzie 4, tu będzie 5. Ogólnie wszystko jest spoko, oprócz tego, że ten ładunek tych części tak słabo jakoś jedzie do nas. I zastanawiam, powoli dochodzę do etapu, w którym się zastanawiam, czy w ogóle... Minka. Będzie trzeba kończyć, no, kot broi. Powoli się zastanawiam... Znaczy, powoli dochodzimy do etapu, w którym się zastanawiam, czy warto te ładunki
przeznaczać na produkcję jedzenia i alkoholu, bo pamiętam, że to było w miarę tanie, tak? 10, 20 sztuk. Nie wiem, jak to tutaj przelicza się w zakładzie. Bo jakby nie patrzeć, no nie produkujemy tego za darmo. Sir, jedzenie tu ucieka. A, no i jedzenie przywożą na stacji kolejowej. No. Z drugiej strony do tej pory nie mogliśmy sobie pozwolić na jakieś wybitne szaleństwo. Ekstremalnie wyczerpane. Dobra, to tu jednego weźmiemy tu. Niech doniosą ci, bo to co? Skakująco dobrze idzie, to niech go wrzucą chociaż w tym miejscu. Proszono nas o dostarczenie większej liczby żołnierzy do kwatery głównej. Jeśli to zrobimy, otrzymamy kolejne zgody na zatrudnienie. Ale to kiedy... A, do kwatery głównej. Okej, rozumiem, jak to działa. Dobra, bardzo wyczerpanie idą tu. No na 8 godzin niestety. To dobrze, kwatera główna to na kartki. To nam pasuje nawet. Na kartki zawsze chętnie. Sir, patient is cured. No dobra, bo to te 6 minut na zwiad. Ale to myślę, że w takim razie zwiadowców już sobie zrobimy na następnym live'ie. Po 3 godziny dobijmy, nie? Ranne w okopach. No weźcie się tutaj jakoś. Brakuje jednego zespołu. Może jakby rzeczywiście dali nam przydział, to ten zespół medyczny można by było wziąć, bo tam brakuje jednego hopa. Miałeś, jak ogrywałeś, możliwe, że w pierwszym akcie tak pod koniec 3 ostatnie dni strasznie cię FPS-y spadły? Nie, tylko że nam się zbugował pierwszy akt i nie szło grać dalej. Stabilny, czy on przeżyje? 3 belki, a mamy dużo. To może tak zrobimy to. 5 godzin operacja. To lepiej... Czy on przetrwa? Wypoczęty. To będzie 5 godzin, ale ten stabilny... To chyba lepiej tak mimo wszystko. 2 godziny szybko poszło. Dobra, mam nadzieję, że się uda. Nie, mieliśmy FPS-y normalne, tylko słyszałem gdzieś, ktoś to pisał wcześniej, że FPS-y lecą jak ten pociąg nam się wykolei. To podobno potrafi posypać grę, ale nie wiem dlaczego i nie wiem, jak na to zaradzić. No my mieliśmy... Więcej zespołu do transportu. No my mieliśmy tam jakiś problem, tak? Coś nie działało tak powinno, no i ostatecznie może przez to kratki nie spadły, tak? Moment, punkt sanitarny ma ludzi? Gdzie są ludzie do punktu sanitarnego? Gdzie oni chodzą? Ktoś musi... Halo? Kurczę, gorzej jak nam się zbagowali ludzie do punktu. No ci tu przyszli po to, ci tu biegają sobie w tym miejscu. Bo nam tam pacjenci umierają. Halo ludzie! Punkt sanitarny, no jesteście w pracy. Dobra, weźmy tutaj. Zaraz musimy podmienić tych. O, tam się coś wydarzyło. Zaraz no, stresuje mnie. Może ci... Dobra, ci ruszyli. W końcu coś zadziałało. Co tu się wydarzyło? Tu też są misje? Tu też są misje. Żołnierze w okopach nie nadążają z naprawieniem linii obrony. Angus poprosił, abyśmy przysłali inżynierów do pomocy. Wskazuje, że ważne jest, aby skończyli to naprawiać przed kolejną walką, jak pan myśli. Dwóch inżynierów będzie zajętych przez następne 8 godzin, ale zdobywasz dwóch ludzi. Nie, no zdecydowanie, kurczę, bierzemy. No to niech leci tak. Jeden z ulepszania, to spokojnie może iść. A drugi alkohol produkuje, no to... A nie, on chemię produkuje. Chemia aż tak nam się nie spieszy, to niech idzie ten z chemii. Dobra. I to byśmy mogli sobie wykorzystać na przydział do kolejnego zespołu. W punkcie opatrunkowym, bo czeka nas jedna walka i jak ta jedna walka się skończy, to zaraz druga. A nam już w tej chwili powoli zaczyna brakować ludzi w zespołach opatrunkowych, więc myślę, że to będzie dobry układ. Dobra, sytuacja opanowana. 66 godzin. Ten też nam punkty nabije. Stanowi mnie to uderzenie, które było przed momentem. Co to znaczy? Pacjent po odmowie przyjęcia, okej. Okay. Kurczę, morale znowu zjechał na 74 i tyle. Trzeba było tego alkoholu nie wydawać. No, pogramy jeszcze chwilę. Pogramy jeszcze chwilę, ogarniemy tutaj parę problemów. Przede wszystkim fajnie by było... No ten zbudować ten namiot zwiadowców. Żeby nie było obaw. Aha, nowi, ale to z tego.
Kurczę, jaka tutaj konkurencja, kto, gdzie, jak. Lećcie tu do zamasowanego punktu. Dobrze by było tych zwiadowców odpalić, żeby nie było ryzyka, że coś się zepsuje, chociaż boję się, że jeżeli tu podejdziemy za blisko tych walk, to może dojść do sytuacji, w której... Aha. Może dojść do sytuacji, w której znowu nam się gdzieś walki zbagują. Ale to zobaczymy, jak wyjdzie. Dobra, dobry. Wszyscy są w dobrym stanie. No tu mnie martwi, że trochę to kosztuje, ale tu możemy go na morale przerobić. Trójeczki bierzemy, co by nie było. Szczególnie, że to są łatwe trójeczki. Co leci tutaj. Po nim leci tutaj. I tutaj dwójka. I na morale możemy tego. 6 sztuk to jest trochę dużo, a chociaż na tym etapie nie jest aż tak źle. A możemy już go do amputacji. Skróci czas 3 godziny. Ale chyba warto, bo to co, amputacja mniej środków. 3 środki to już będzie całkiem spoko. Na morale go przerobić, a tak byśmy mieli kartki albo ludzi w okopach. Kartki, 2 kartki, 5 kartek. Znaczy 5 tych... Morale. To na morale go przerobimy. Chyba lepiej tak. Trzeba trochę oszczędzać, bo za chwilę będą walki w okopach. Zresztą tych ludzi z okopów zaraz nam przyniosą, więc tak będziemy pewnie wszystko przesuwać jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry. Sir, medics reach the advanced dressing station. Oczekiwanie. Okej, okay. Kolejny sobie leci do kwatery głównej. O, to jest nawet spoko taki układ, bo on niewiele tutaj Sir, daje. Patient is cured. A jednocześnie nabije nam tutaj te punkty. Ten jeden z misji też nam wskoczy, załatwi misję. No i czekamy na budowę namiotu zwiadowców. Kurczę, tak, tak dalej pójdzie, to doczekamy się pierwszego walka. Nie wiem, czy tego byśmy chcieli. Najlepsze jest to... Sir, new patient arrived. To nie są łatwe decyzje, czy uciąć tę nogę, czy nie uciąć tej nogi. Oj. Zaburzenia psychiatryczne. Oj, trochę jakby przed czasem. Nerwica frontowa. Stres lub wyczerpanie psychiczne. No i najgorzej, bo tu wjeżdżają te tabletki. Trochę nie rozumiem, że zużywamy tabletki przed chemią, a tabletki gorzej jest wytwarzać. My mamy później do nich dostęp. Powinniśmy być w stanie zapewnić lepszą opiekę pacjentom z zaburzeniami psychicznymi. Super, tylko powinniśmy mieć lekarza, który się zajmuje takimi przypadkami. Zatrudni personel. Ja myślę, że możemy... No właśnie... Mam nadzieję, że się nie zepsuje, bo teoretycznie moglibyśmy już zatrudnić i psychiatrę, i tutaj lekarza od chemii, bo zaraz będziemy mieli przypadki chemiczne i nie wiem, czy uprzedzać fakty. Dobra, może inaczej, spójrzmy na to. Jest, pierwszy niebieski. A, moment. Co się... No i właśnie, się zaczynają bugi. To co? Najwyżej nasz chirurg będzie go tu operował. Jego strata, ale... No właśnie, będzie jadł za darmo. O ile jedzą, ale tu w ogóle coś się stało, że przypadek... Trochę mnie martwi ta sytuacja. W sumie to jego to powinniśmy tu do odmowy wpisać. Tak, ile on bierze tych tablet? A, 4 tylko. Ale to moment, to... Nie, no. A zobaczy, czy w ogóle się da. Nie da się na amputację. Nie wiem, co z nim zrobić, bo zbugował nam grę. Nie? Boję się, że teraz to już jest ten błąd, że tego nie ruszymy. A, jak zatrudnimy psychiatrę, to on tam... Dobra, czyli rozumiem, możemy go wysłać do chirurga, ale chirurg chopa nie ogarnie, tak? W sensie, no mamy, że inaczej, możemy wysłać do chirurga. Zwiększa się ryzyko niepowodzenia, ale może spróbować mu pomóc, okej. Okay. A jak będzie psychiatra, to będzie, no to zatrudnijmy tego psychiatra, zobaczymy, czy faktycznie to działa, bo już się bałem, że coś się zepsuło. No to jedziesz do nas. Zamów. Mózg mu wytnie. Nie możemy amputować mu chirurga, nie? Bo spróbowałbym tej amputacji. Jakieś nowe tutaj metody wprowadził, ale nie ma takich rzeczy. Ta jest wyczerpana. Niech idzie tutaj. Ty idziesz tutaj. Powoli będziemy musieli pomyśleć nad dwoma pielęgniarkami może.
W sumie to w centrum jest chyba w miarę spokojnie. Ta bym przypisał tutaj te dwie dziewczyny. Nieszczelne worki z piaskiem. Ten jeszcze może... No to nie, niech sobie odpocznie. Ten też odpoczywa. Jedyny, który jeszcze coś tu robi. Dobra. No z tymi inżynierami fajnie jakby wrócili, tylko się... No chyba zespół medyczny zamówimy, bo pielęgniarki jakoś ogarniają temat. A wydaje mi się, że zespoły medyczne, jak nam te wykopy tutaj ruszą, to jest masakra. Kupiłem tę grę i doszło do tego, jak najoptymalnie przejść tę pierwszą część. W sensie pierwszy rozdział, tak? I jakieś... O! Sporo ich tu przywieźli, a te 6 aż tabletek. To nie zwróci... Nie, zwróci... A nie, 4 tabletki, a 6 godzin. Okej, okay, może się zwróci. Wiem, że się spełni, dobrze. Sen się spełni, oby sen. Oby sen. Pociąg, jedzie już z tym tam? Psychiatrą, bo to... Przeraża mnie ten dźwięk zawsze. Personel przyjedzie o 22.32 i od razu bierze się do roboty. Sir, operation was successful. No idealnie, to tak kombinowaliśmy. To zaraz tu będzie 3 działało lekarzy naraz. To już w ogóle będzie zmęczone. O kurcze. O kurcze, to ja nie wiem, czy oni przed tymi walkami tutaj zdążą odpocząć. To mnie trochę martwi, no, że... Chociaż zanim ich z okopów przeniosą, to trochę potrwa pewnie. Te tapsy to trochę też przerażająca kwestia, bo jak to zamów zasoby... Bo to było drogie. Za 3 kartki mamy 5 tapsów. Za 3 kartki 5 chemii, ale chemię sobie wytwarzamy już. No i tutaj za 2 kartki było 5 sztuk. To jest spoko. No to alkohol i muszę jeszcze przypomnieć sobie, kiedy mogą się pojawić problemy z pociągiem, bo warto by było przed tym terminem zamówić sobie alkohol i jedzenie, dużo alkoholu i jedzenia, ale to było gdzieś pod koniec. Każdy chirurg powinien być przynajmniej trochę psychologiem. To takie głębokie, no to... Ale faktycznie tak to tu działa. Dobra, lecisz do apteki. Tych zaraz będą mieli. Pociąg to połowa rozdziału, no tylko właśnie, ile nam do połowy? Chyba jeszcze trochę brakuje, no to tam gdzieś koło... Koło 5 dnia, zresztą ten pociąg on tam chyba... Bo my nie mogliśmy go już przywrócić do końca gry. My już nie mogliśmy tego pociągu tam ogarnąć do końca gry, a tu chyba coś się zmienia, no, w tym wydaniu. Nieszczelne worki z piaskiem, zaraz to wróci. Dobra. Czyli tych inżynierów, ale przywrócili ich do roboty? Nie, nie przywróci... A, niech sobie jeszcze odpoczną. Chwilę wolnego mają. Dobra, przyjedzie zaraz lekarz. Właśnie tym pociągiem. Doskonale, powinniśmy być w stanie zapewnić lepszą opiekę pacjentom, więc myślę, że wchodzimy do PS-a, faktycznie przerzucili ich. No to dobra wiadomość. 6 godzin 4. Ten już trochę czeka, ale myślę, że jak poczeka sobie chwilę dłużej, a my weźmiemy sobie 2. A teraz jeżeli... Jak my z tą apteką właśnie z produkcją? W końcu nie zrobiliśmy tego ulepszenia, nie? To by się przydało już w takim razie w te tapsy wejść. Póki mamy... W ogóle za co to tworzyć? Przydział personelu. Jak ci odpoczy... A, bo oni szybciej chyba odpoczywają trochę. Dobra, to dojdziemy z tym atakiem. Dojdziemy z tym atakiem do końca, bo żeby nam się nie zbagowało, bo wiem, że gra lubi się w tych... Może tak zapiszę, lubi się w tych momentach, jak te ataki są, bagować. Ale najlepsze jest to, że jak ona działa normalnie, to... Albo inaczej, tu robimy koniec, bo widzę, że zaraz 3 godziny będą. Jak gra działa normalnie, to tu naprawdę dużo się dzieje co chwilę, tak fabularnie, nie? Więc jest fajnie. Mam nadzieję... Późno wymieniam na live, a jak z naszymi zwiadowcami? A, bo tam nie budował tego. Kurczę... Albo dobra, zróbmy tych zwiadowców. Co prawda live ponad 3 godziny będzie straszył, nikt nie kliknie w to. Ale z drugiej strony, no szkoda by było, jakby się zwiadowcy mieli nam zbagować chwilę przed, więc po tych walkach dobrze by było. Palwarda raczej nie ma w planach, chyba że naprawdę Staszek mnie namówi jakoś. Nie wiem, czy mu się to uda, ale jako tak nie ma w planach Palwarda. Ale Stachu wiem, że ogrywa, no i dziewczyny ogrywają Palwarda, nie? Ilu? A, tu już wyczyścili okopy z problemów. No to dobrze, to niech sobie odpoczną.
07 godziny odpoczynek. Sir, medics are on the way. Sir. O? May I inform you that I left a personal recommendation note with one of the patients who was recently brought to the casualty clearing station? Mamy ludzi do zamawiania, faktycznie. Jest VIP stabilny, co z tym VIP-em? Chciałbym zwrócić pańską uwagę na tego pacjenta, ponieważ jest on uzdolnionym zegarmistrzem i według ludzi, z którymi podróżował pomimo swoich lat, wciąż posiada dociekliwy umysł i silne ręce. Wierzę, że gdybyśmy pomogli mu wyzdrowieć, byłby w stanie go przekonać, aby dołączył do naszego szpitala i wykorzystał swój umysł i umiejętności w pracy jako inżynier. Dobra, był zegarmistrzem, jak jego ojciec i ojciec jego ojca. Chciałby jego syn poszedł w jego ślady i przejął rodzinny fach, ale zginął na froncie. Kiedy został zmuszony... Ale kto chciał? Aby jego syn, dobra, myślę, że ojciec jego... znaczy, że on sam chciał tam pójść na front. Kiedy został zmuszony do ucieczki ze swojego miasta, jedyną rzeczą, którą był w stanie zabrać ze sobą, był stary zegarek kieszonkowy przekazany mu przez dziadka. Dobra, to nasz VIP musi wbić tutaj szybko na stół do amputacji. To jest na pewno ważniejsze niż przypadek do amputacji. Odpoczynek może poczekać. Tu jest ciężki... To nie ma sensu, nie ma sensu. Za duże ryzyko, że się nie uda. 8 godzin jeszcze. Może jakby amputował, a ile amputacja? Połowa, ale amputacja nie upraszcza operacji. Nie ma sensu. Sorry. Tyle możemy mu powiedzieć. Tu jest gość stabilny, to mnie martwi. Czy on dotrwa? Ale to tylko 2 godziny będą, to chyba tyle wytrzyma. Tak, zróbmy to. Boję się po tym kolejnym ataku. Był w 5 godzin live. Kurczę, nasze Tropico, ile to tam było. Nie, no inżyniera musimy brać. Właśnie się zastanawiam. No tutaj chyba wejdzie. Zmęczony. Ustaw wypoczynek po Józefinie wskoczy. Boję się tylko, że tu po kolejnych atakach niestety, ale nam no wskakują. A, zespół medyczny miałem zamówić. A, zespół medyczny był za jedynkę. Ale to dobrze. Może gdzieś jakiś lekarz będzie czy coś. Tak jeszcze nie bierzemy. Pielęgniarka, dobra, zamów póki co tego za jedynkę. Pielęgniarka też by się pewnie przydała, bo to... nie ma czegoś takiego jak nadwyżka pielęgniarek, bo to zawsze można wysłać do oddziału chirurgicznego i nas tu będą wspierać. Nie? Tak to tu działa, ale boję się, że po tym ataku będzie trudna sytuacja, bo nie wiem za ile godzin to tu wpada, ale już niebawem. Nie? Może i czuję zmęczenie, ale mam na coś wpływ. Tak. Potrzebny jest co najmniej jeden zespół ZPO, a nie mamy w ZPO zespołów? A, dobra, ale moment, a ZPO kogoś ma jeszcze do wzięcia? Przecież było 0. 001 zmarły. W okopach? Nie ma, wyczyścili okopy. No chyba, że o tego zmarłego chodzi, ale to zaraz przyjadą tu na cmentarz, wyślemy. Dobrej nocy, dobrej nocy. No my też za moment lecimy. A, i Jagged też trwał długo, tak. Tak, namiot zwiadowców dokończony. Wyjdzie nam coś z tą misją? Sir, operation was successful. Bardzo dobrze. Tutaj w centrum tego hopa mieli już przerobić na kartki. Wyślij. Ua, na 3, za 3. A ten też będzie za 3, a ten miał być do czego? Stoperowany przeszedł. A, ten będzie. Tego chyba mieliśmy wysłać też do kwatery. Nie wiem, zobaczymy. Później pomyślimy nad nim. Póki co kartki, chociaż kartek nam nie brakuje. Ktoś na front będzie musiał wskoczyć. Może się pospieszyłem, trzeba było zobaczyć po atakach, co tu się dzieje. Trakcje operacji VIP-a. Tylko, że VIP tak tutaj, no to gdzie jest ten VIP? Tu jest VIP. Oni mają bardzo, to jest praktycznie gwarantowane udane przypadek, nie? Więc faktycznie tymi VIP-ami nie trzeba się tak bardzo przejmować. Martwi mnie to, że ten namiot zwiadowców jakoś... w ogóle ten temat nie ruszył. Złóż wniosek o oddział zwiadowców, okej. Zamów, zatrudnij personel, oddział zwiadowców, to tłumaczę. Zamów, potwierdź zamówienie. Dobra, to niech jeszcze przyjadą zwiadowcy, no po tej... a ten... Moment, a co ten tu robi? Czemu ta głowa tu jest? Zbliżająca się walka? Ta walka to zazwyczaj oznacza, że ktoś idzie... A, i się chyba zbagowało. Czy ktoś jest wysłany do okopów i idzie do okopów. Tu w ogóle coś się stało. Czemu jest na niebiesko?
Ciekawa sprawa. Tu ktoś, tak by nam gratis gościa dali w tym miejscu. Chociaż on się chyba nie... Nie, przesuwa się też. Skądś dostaliśmy gratis tutaj tego człowieka. Nie wiem skąd i dlaczego. Bo to jest po prostu, że idzie do okopów, nie? To tak już jak ktoś się zastanawiał nad tym wskaźnikiem, co on oznacza. O, inżynierowie się nudzą. Któryś tam miał tę aptekę? Nie, to ten, co miał aptekę, to tu jeszcze siedzi. Dobra, to chyba... Cóż nam... A, mieliśmy 5 inżynierów. Jeden by mógł czymś się zająć, nie? A mianowicie nawet czymś ważnym, czyli rozbudową apteki, produkcja tych lepszych leków. Chociaż te 10% zniżki, no powoli kusi. Ale produkcja piguł. Nawet bym wziął 7, a tak jest... Ła, kurczę, się nie opłaca dawać więcej. Już naprawdę trzeba, bo nie wiedzieć, co robić z tymi ludźmi. No, wszystko dobrze, bo on wtedy skończy. A, dobra, czyli to... Ale nie, no nie ma nikogo tu do okopów. Chyba, że chodzi o tego VIP-a, że on... Nie, no ten wróci do nas do roboty. To nie wiem. Nie, zniknął. Nie, to był jakiś chwilowy błąd. Chyba ten gość, co my go wysłaliśmy, to gra jakoś źle go przeliczyła, no. Niestety. O New Cycle? Myślałem na to, ale co, nie wyszło ostatecznie chyba po polsku, a wydaje mi się, że byłoby trochę kombinowania, żeby to wszystko to tam poogarniać. Nie wiem, czy mam głowę do tego, szczególnie jak tutaj mamy jeszcze takie gry. Nie wiem, jak bardzo ten New Cycle jest rozbudowany i skomplikowany, no. Może po odmowie daje się ze szpitala, że wraca do domu? Zobaczymy, co wyjdzie. Ważniejsze, że to jest pomarańczowo. ZPO ma za mało personelu. Chyba przyjechali panowie do ZPO, tylko mnie zastanawia, no bo nie wiem, po co do ZPO kogokolwiek przepisywać w momencie, gdy tu jest 0-0. Nie? Po walkach niech sobie ci odpoczną. Po walkach jak najbardziej do ZPO. Do ZHP lecą. Ale tak, ten póki co niech odpoczną i zaraz będziemy się martwić. Bardziej, bo martwi mnie ten stan tutaj, bo mamy tak, wyczerpanych lekarzy. Zaraz będą walki. Po walkach zazwyczaj te przypadki są dość ciężkie i nam brakuje jednego gościa. Moglibyśmy... Moglibyśmy domówić pewnie jednego niebawem, jakbyśmy zrealizowali tę misję. Ale to były jakieś podpowiedzi, że podobno jakiś chirurg gratis miał się pojawić. Chyba, że ten gratis chodziło, że VIP nam wskoczy, a nam wskoczył inżynier zamiast chirurga. Bo to też jest chyba dość losowe, kto się pojawia. Ostatecznie, jak tu centrum? Dobra, i teraz najważniejsze, czy się odpalą walki? Po tych walkach kończymy, ale czy się walki odpalą? Bo to chyba chemia wjeżdża w tym momencie. O! My name is Lieutenant Isaac Hopper from the Australian Imperial Force. I have orders to report to Major Wells. Trochę pechowym momencie nam się zeszły te dwie rzeczy. Z australijskich sił imperialnych. Mam rozkaz, okej. Let me welcome you to our hospital. It's my pleasure to be here, sir. If I may say, sir, what are my orders? Straight to the point, eh? Very well then. We are receiving intel from HQ. But it's only limited to the German attacks and no man's land. We need you and your men to be our eyes and ears outside this town. Understood, sir. Then, when you have time, please join me in the scout tent, sir. So we may discuss the next step over the situation map. Dźwięk z interfejsu na bank Frostpunk. Tam też było takie, jak się otwierało jakąś mapkę albo jakieś rzeczy. Tam się... wybierało, nie? Jak się otwierały też te różne menu. Nie? A, o, świat rzeczywisty, skąd ten dźwięk? Myślałem, że z gry jakiej. Wysłanie oddziałów zwiadowców na misję może odbywać się za pomocą mapy terenu, która przedstawia otaczający szpital. No dobra, ale jest pewien problem, że były walki i gra ich nie zauważyła. I teraz problem, czy to tak zostaje, czy powinno się coś wydarzyć? Bo granie, chyba że te walki się za moment pojawią. Wejdź do namiotu zwiadowców. No tu mamy tę misję, ale to już sobie zajmiemy się tym na kolejnym live'ie. No strasznie pechowo wyszło, że równo z tymi walkami przyjechał pociąg, no. Jakby kolejny wbili.
to by sytuacja wyglądała zgoła inaczej. A tak nie wiem, co z tego będzie. Dajmy im chwilę. Pan major dobrze sobie radzi. Bo to może być taki bug właśnie, co mieliśmy wtedy, nie? Że kładzie nam cały dalszy sens rozgrywki. Zwiadowcy chodzą. Usuń zwiadowcę, okej. Okay. Dobra, zapiszę w tym miejscu. Przyspieszę czas, zobaczymy, czy to do czegoś doprowadzi. Bo czasem się z opóźnieniem odpalały te walki, ale krótsze morale spadnie. Nie, morale rośnie. Tu coś. A dobra, to namiot zwiadowców, czyli to jest misja. Okej. No dobra, no to weźmy. Kwatera główna wysłała list gończy za dezerterem, francuskim lekarzem wojskowym. Nasi zwiadowcy zostali poproszeni o pomoc w poszukiwaniach. Na południe w szpitale widać dym. Należy wysłać oddział zwiadowców w celu spadania sprawy, albo niektórzy cywile donieśli, że widzieli podejrzany wóz na pobliskiej drodze, lub podczas jednego z patroli oddział zwiadowców odkrył dobrze zamaskowane, ale często powtarzające się ludzkie ślady. Dobra, póki co zostawiamy sobie spokój, w spokoju. Nie wiem, czy sobie nie odpalimy jakiegoś wcześniejszego save'a przed następnym live'em, bo mam wrażenie, że zamówienie tych, dawaj dezertera, no jest szansa na lekarza, nie? Ale nie wiem, czy zamówienie tych tam ekip, no to wrócimy do któregoś save'a, tylko muszę pamiętać, żeby odpalić tego, w którym jeszcze nie zamówiliśmy ekipy zwiadowców, bo niestety... Wygląda na to, że oni zablokowali, w sensie zjechały się dwa eventy na raz i niestety nie było walk, a jeżeli nie było walk, może to oznaczać, zarekwiruj drożdże, nie. A skoro nie było walk, no to może wyjść, że nie odpalą się kolejne rzeczy. No. Nie, wczytywać nie będę tego samego, znaczy no mogę wczytać, ale to chyba nie ma większego wpływu. Musimy się wrócić do momentu, ja sobie zapiszę, który to jest... No. Ja sobie zapiszę, który to był save, moment, w którym nie zamówiliśmy jeszcze zwiadowców i wtedy po prostu przeczekać i zadzwonić... W ogóle tu się przesunęło coś, co jest? Zobaczmy, gdzie my tych zwiadowców nie mieliśmy. Po prostu będziemy musieli wrócić do momentu, w którym jeszcze nie było u nas zwiadowców i wtedy ruszyć dalej. Chyba, że te walki to był po prostu błąd interfejsu i tak miało nie być. Może być i w ten sposób. No szkoda, bo dochodzimy do momentu, w którym znowu nie wiadomo, czy to się coś zbugowało, czy jest dobrze, ale to zobaczymy. To najwyżej będziemy grali dalej. Zrestartuję, zobaczę, jaki save daje największe szanse na to, że wszystko będzie ok. No. A więc, tutaj kończymy naszego pierwszego live'a z War Hospital. To kto wie, czy następny w takim razie nie będzie finałowy dla rozdziału pierwszego. Ale to jakoś sobie ogarniemy. Fajne, no fajnie się tu siedzi, tym Excelem zarządza, ludzi się przepisuje. Wydaje mi się, że ten system dwuzmianowy, czy nawet trzyzmianowy, to będziemy mogli wykorzystać dopiero w kolejnych rozdziałach, gdzie będzie więcej osób do zarządzania, ale póki co powinno być. Okej. Okay. Wszedłem dopiero, a to koniec. No taka godzina. Powoli kończymy. Znaczy powoli, szybko kończymy już. Zobaczę, czy jakieś rajdy wchodzą w grę, ale o tym to za chwilę się przekonamy. A póki co, dobrej nocy życzę YouTube, Twitche. Wyszło dłużej niż planowałem, ale no taka gra. Dobrej nocy życzę. Trzymajcie się. Hej, hej. No i dobrego dnia.